Nagrywania rozpoczynać, a więc już teraz oficjalnie otwieram 235. webinarium poświęcone problemom epidemiologicznym. Dziś będziemy mówili przede wszystkim o lekooporności w Polsce, na świecie i no, o sytuacjach, które musimy na co dzień gdzieś z nimi sobie radzić, związanymi właśnie z opornością na antybiotyki. A taki program, który pełny, to lekooporność, sytuacja europejska, na tym tle Polska, kierunki ograniczania lekooporności, a następnie mam nadzieję, że tym razem już zdążymy opowiedzieć o profilaktyce antybiotykowej, o kooperacyjnej, ponieważ tutaj także mamy pewną zaległość, a to także dotyczy racjonalnego używania antybiotyków, więc bardzo chętnie ten temat dzisiaj włączymy do obchodów Europejskego Tygodnia Wiedzy o oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Tak, Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o to, aby w tym tygodniu jak najwięcej informować. Mieliśmy w tym tygodniu konferencję, jak Państwo pewnie pamiętacie, zachęcałem do udziału. 19 odbyła się we wtorek konferencja w Warszawie na temat zagrożeń zdrowia publicznego. Tam też mówiliśmy o sytuacji lekooporności, ale nie tylko. Mnóstwo tematów związanych z aktualnymi zagrożeniami HIV-AIDS. Mamy obietnicę od autorów, że będziemy mogli sukcesywnie te wykłady Państwu prezentować. Brakuje szczepionki przeciwko wściekliźnie. Widzę tutaj taki wpis. To ciekawe, bo nie są to szczepionki często używane. Głównie stosujemy je przed wyjazdami do krajów, gdzie intencjonalnie turyści będą jakoś się no, narażeni na kontakt z wirusem. Pamiętajmy, że to nie są wyłącznie wściekłe psy, ale to są małe gryzonie w dżungli, to są nietoperze. A więc warto o tym pamiętać, chociaż rzeczywiście w tej chwili te wskazania do szczepienia są troszkę bardziej, bym powiedział, wyostrzone. Mówię o szczepieniu oczywiście przedekspozycyjnym. No i dotyczą też oczywiście ryzyka zawodowego, czyli weterynarze, wolontariusze zajmujący się zwierzętami, które są gdzieś znajdowane w bezdomnymi, no to oczywiście także to szczepienie jest polecane. Może przy tej okazji przypomnę, że zmienił się schemat zalecanych szczepień przedekspozycyjnych. Obecnie jest to schemat dwudawkowy. Szczepionki, dwie dawki szczepionki podane w odstępie 7 dni chronią nas od 1 do 3 lat. W zależności od grupy ryzyka, w jakiej się znajdujemy. Także mówiliśmy o tym kiedyś bardzo szczegółowo, możemy kiedyś o tym przypomnieć, ale tak czy inaczej szczepionka jest potrzebna. Nie słyszałem o tym, żeby brakowało jej jakoś systemowo. Prawdopodobnie jesteśmy ofiarą końcówki roku i zwykle pod koniec roku zaczyna brakować różnych szczepionek. Firmy po prostu mają wyczerpane zapasy i tak to zwykle się niestety dzieje. Spróbuję sprawdzić ten element właśnie niedoboru szczepień przeciwko wściekliźnie. Za chwilkę dowiem się, czy rzeczywiście w hurtowniach jej nie ma. Czy będzie szansa na Novavax? Proszę Państwa, nie ma na razie możliwości, aby Novavax wszedł do Polski na zasadzie przetargu centralnego. Może firma wejdzie na zasadzie komercyjnej do aptek, tego nie wiem, ale przetarg ten centralny został już rozstrzygnięty i nic nie wskazuje na to, żeby szczepionki miały być dokupione. Na razie nie zużyliśmy jeszcze tego, co jest zakupione, więc mamy na razie Modernę. Weszła w tym tygodniu szczepionka dla dzieci od 6 miesiąca życia, więc bardzo proszę ci, którzy chcą szczepić swoje dzieci, proszę przekazać. Mamy już też Modernę dla dzieci młodszych i przedszkolaków, dzieci szkolnych. Do 12 roku życia jest ten preparat, który obecnie mamy. Kiedy 30-latek
może zaszczepić się przeciwko krztuścowi i grypie, aktualnie chory na krztusiec. No to mówiliśmy o tym już parokrotnie. Krztusiec nie daje trwałej odporności, w związku z tym gdzieś po mniej więcej 4-6 miesiącach przeciwciała już na tyle spadają, że ochrony nie ma i dlatego proponuję szczepić się w tym okresie, około 4-6 miesięcy po przechorowaniu krztuśca. Wracamy do tematu i szczepimy. Jeśli chodzi o grypę, można to zrobić w każdym momencie po wyzdrowieniu. Tu akurat nie ma to żadnego związku, więc w każdym momencie po wyzdrowieniu osoby, która chorowała na krztusiec, natomiast staramy się nie zapomnieć o tym, że krztusiec nie daje trwałej odporności poinfekcyjnej, czyli osoba, która przeszła krztusiec, może chorować na krztusiec kolejny raz i niestety przechorowanie nie gwarantuje nam odporności trwałej. To jest zresztą, myślę, powód, dla którego widzimy to, co widzimy, czyli no, bardzo wysoki w tej chwili pik zachorowań. Widzimy no, powrót krztuśca i to w takiej wersji bardzo wysokiej. Myślę, że Państwo to też widzą już w tej chwili wokół siebie, bo bardzo dużo też choruje niestety dzieci młodszych i no niestety często trafiają do szpitala. Dzisiaj rozmawiałem z panią doktor z szpitala krakowskiego, gdzie rzeczywiście w tej chwili widzą dosłownie u 2-3 tygodniowych dzieci krztusiec i jest to choroba niezwykle niebezpieczna. Te dzieciaki dostają duże dawki leków sterydowych, bo się duszą. To nie jest obojętne dla tych dzieciaków, no a jakoś no nie doszło do szczepienia w ciąży, więc pamiętajmy, szczepienia przeciwko krztuścowi są już w tej chwili w ciąży nie bezpłatne. Można w każdej chwili je podać, można je uzyskać u lekarzy rodzinnych, także warto o tym cały czas pamiętać i przypominać pacjentkom, bo mogą tego rzeczywiście w tej chwili no jeszcze nie wiedzieć, tak? Nie pamiętać, że coś takiego weszło. Pokażę Państwu dane statystyczne gromadzone przez Światową Organizację Zdrowia. No to są rzeczywiście dane, które pokazują zachorowalność wybitnie wyższą niż to, co widzieliśmy w poprzednich latach. Proszę zobaczyć, jest to no, gigantyczna skala, prawda? Mamy 58 990 zachorowań w 2024 roku i to są dane raptem do marca tego roku. W porównaniu do najwyższej zachorowalności około 38 tysięcy w 2022 czy 2023 roku. Natomiast skala tego, co widzimy, no niestety wcale się nie poprawia i ta statystyka jest w dalszym ciągu no, rosnąca, czyli to nie jest tak, że mamy zmiany, tak jak chcielibyśmy widzieć to, że raz na 5 lat mamy falę zachorowań. Rzeczywiście był pewien wzrost w 2019 roku, czyli mamy teraz teoretycznie ten pięcioletni etap nowej epidemii krztuśca, no ale widzą Państwo, jaka jest no, ogromny, jaki jest, że tak powiem, tutaj ten pik.
Więc tego się nie da wytłumaczyć w żaden inny sposób niż tym, że mamy falę epidemiczną krztuśca, która wcale nie chce się zakończyć. Chcę raczej powiedzieć, że ona będzie trwać i nie widać jakiegoś szczególnego, pokazywałem to już poprzednim razem, szczególnego spadku. Mamy w tej chwili, w tym tygodniu 25 tysięcy przypadków krztuśca w Polsce od początku roku i to jest cały czas rosnąca liczba. Mniej więcej w tej chwili przyrasta nam po około 2 tysiące przypadków na 2 tygodnie, więc to są naprawdę wysokie liczby zachorowań. Drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o jeszcze powrót kwestii krztuśca, ale do czego zmierzam? Przede wszystkim do tego, że jeżeli w tej chwili rozmawiamy o tym, że ktoś przechorował krztusiec, to należy odczekać 6 miesięcy czy 4 do 6 miesięcy i zaszczepić przeciwko krztuścowi szczepionką DTP, tak? Czyli błonica, tężec, krztusiec. Czy internista bez kursu nie może kwalifikować do szczepień? To jest nieprawda. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Lekarz chorób wewnętrznych w trakcie swojej specjalizacji posiada uprawnienia do kwalifikacji, a więc nie ma tutaj absolutnie żadnych ograniczeń. Lekarz chorób wewnętrznych, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra i lekarz chorób zakaźnych, te cztery specjalizacje mają w czasie właśnie specjalizacji mają kurs ze szczepień. W związku z tym absolutnie nie potwierdzam tej całej tutaj koncepcji, że nie ma uprawnień. Uprawnienia zdobywamy na dwa sposoby. Albo w ramach podyplomowego szkolenia. Jest tu jeszcze bardzo ciekawe rozwiązanie, że może być to w ramach szkolenia dyplomowego, tak jak w tej chwili każda pielęgniarka kończąca studia ma już w ramach studiów pewien zakres szczepień, więc może szczepić i kwalifikować, co jest najważniejsze. Czyli odpowiedź na to pytanie, żeby była jasność, lekarz chorób wewnętrznych ma uprawnienia do kwalifikacji do szczepień i do wykonywania tych szczepień. Zresztą myślę, że byłoby to ze wszech miar korzystne, gdyby Państwo jeszcze zobaczyli, jaka jest ta aktualna wykładnia prawna, żeby tu nie było żadnych już wątpliwości. Zaraz mogę przytoczyć te odpowiednie przepisy dotyczące kwalifikacji i wykonywania szczepień, jeśli Państwo będą zainteresowani tym. W każdym razie organizacyjnie do szczepień kwalifikują w tej chwili samodzielnie pielęgniarki do wykonania szczepień. Pielęgniarka potrzebuje kurs, to jest ten paradoks, o którym kiedyś już mówiliśmy. Natomiast lekarz z tych specjalności, o których też już mówiliśmy, może zarówno kwalifikować, jak i wykonywać szczepienia. Jest to rozbicie na badanie kwalifikacyjne, które może wykonywać znacznie szersza liczba różnych zawodów, a znacznie bardziej jest wykonanie szczepienia ograniczone i tu rzeczywiście, żeby wykonywać szczepienia, trzeba mieć przeszkolenie, tak? Trzeba mieć kurs i o tym już też kiedyś mówiliśmy. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, to wrócimy do tego jeszcze zagadnienia. Dobrze, czyli ginekolog nie może kwalifikować do szczepień, przepraszam, ginekolog nie może wykonywać szczepień bez kursu, natomiast może do szczepienia zakwalifikować, tak? Czyli to jest ta różnica, o której mówimy. Ginekolog może stwierdzić, że pacjentka może otrzymać szczepienie, natomiast nie może go fizycznie wykonać. Będzie to szczepienie mógł wykonać
wykonać będzie mogła to szczepienie pielęgniarka, która takową szczepionkę zalecaną może podać. Także to jest ta różnica w systemie, gdzie kwalifikacje mamy bardzo szeroko, u dorosłych oczywiście, do szczepień zalecanych. Wysłałem ciężarną do lekarza rodzinnego, by została zaszczepiona przeciwko chrzczyścowi, a ten odesłał ją do położnej środowiskowej, a ja muszę wystawić na szczepionkę receptę. Nie, proszę Państwa, to absolutnie jest błąd. Ten lekarz rodzinny niestety nie zrealizował działania, które jest w tej chwili już w jego obowiązku. Czyli lekarz rodzinny ma obowiązek bezpłatnie pobrać szczepionkę z powiatowej stacji i zaszczepić pacjentkę, która do niego się zgłasza. Szczepienie przeciwko wściekliźnie po ekspozycji, kto jest uprawniony? Nie do końca jesteśmy w stanie tutaj zrobić jakąś rozbieżność, w sensie szczepienie przeciwko wściekliźnie jest szczepieniem obowiązkowym osoby narażonej, tak, w specjalny sposób, a więc podlega rozporządzeniu o szczepieniach obowiązkowych niezalecanych, a więc tutaj będą te uprawnienia ograniczone, tak, tu szczepienia obowiązkowe są tak, jak były kiedyś, czyli kwalifikuje lekarz, wykonuje przeszkolona pielęgniarka, no tu ewidentnie po kursie. Dziecko czterotygodniowe zachorowało na krztusiec. Kiedy można zacząć szczepienie obowiązkowe? Proszę Państwa, no, pytanie nie jest łatwe do odpowiedzi bez znajomości całej historii tego dziecka. Czy to jest dziecko, które już wróciło do kondycji, czy dalej ma napady kaszlu, czy jest niedotlenione? Za mało trochę wiem o tym dziecku, żeby odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, ale myślę, że można spokojnie przyjąć taką zasadę. Jeśli krztusiec minął bez powikłań, to mniej więcej po 2-3 tygodniach można zacząć szczepić, dlatego że to dziecko z całą pewnością nie będzie miało dłużej utrzymujących się przeciwciał niż miesiąc. Bo ja rozumiem, że pytanie jest takie, kiedy zaczniemy szczepić u tego dziecka szczepienia z kalendarza, czyli błonica, tężec, krztusiec, polio, nie polio, HIP, WZWB czy rotawirusy i pneumokoki. A więc normalnie zaczynamy te szczepienia w 6-7 tygodniu życia, po 6 tygodniu życia. No a tutaj ze względu na rekonwalescencję być może trzeba będzie troszkę opóźnić, ale tak jak powiedziałem, za mało trochę mam informacji o tym dziecku. Jeśli Państwo oczekują bardziej konkretnej odpowiedzi, no muszę mieć więcej danych klinicznych, żeby można było to już uściślić. No dobrze, to cóż, myślę, że na razie mamy chyba pytania. A nie, jeszcze przepraszam, są pytania, to z przyjemnością. Jaki schemat szczepienia Bexsero stosować u dzieci małych, 2 czy 3-dawkowy? Proszę Państwa, no ja tutaj akurat nie mam wątpliwości, jeżeli, znaczy pytanie, co to znaczy dziecko małe, tak? Znaczy jaka jest granica wieku, bo tutaj też zmieniały się HPL-e. I wiecie Państwo, że tutaj te dane związane z dawkowaniem były zależne od wieku dziecka i mamy taką tabelkę, której używamy do kwalifikacji. Zaraz ją Państwu udostępnię i wszystko będzie jasne. Proszę bardzo, mamy taką oto tabelkę dotyczącą kwalifikacji do szczepień. Jeszcze sobie to powiększymy. A więc, jeżeli dziecko jest w wieku do 5 miesięcy,
to otrzymuje trzy dawki w odstępie miesiąca i potem czwartą jako szczepienie uzupełniające, czy ta wczesna przypominająca dawka. Jeżeli dziecko ma od 6 do 11 miesięcy, dostaje dwie dawki, i jeżeli ma od 12 do 23 miesiąca życia również dwie dawki, i potem już właściwie zawsze do końca są dwie dawki. A więc tutaj decyduje wiek dziecka i w zasadzie nie ma od tego odstępstwa. Były co prawda w pewnym momencie aneksy do tej charakterystyki i zastanawiano się, czy można zredukować do dwóch dawek w pierwszym półroczu, ale to moim zdaniem nigdy nie zostało ustalone jako informacja w HPL-u. Także nie bardzo tutaj na razie możemy jeszcze poszukać, czy jest jakakolwiek najnowsza. Zaraz zobaczymy najnowsza wersja unijnego materiału. Czy tu coś się zmieniło? Nie, proszę Państwa, nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy trzydawkowy schemat dla dzieci do pół roku. Od 6 miesiąca dwudawkowy plus 1, znaczy 3 plus 1 do 5 miesiąca, 2 plus 1 potem mamy do 23 miesiąca i powyżej 2 lat już mamy dwie dawki. Tak to dokładnie wygląda. Jeszcze raz to mogę Państwu wyświetlić, żeby nie było najmniejszej wątpliwości. Tak to wygląda. Dziękuję za pytania. O jaki kurs chodzi? To jest dobre pytanie. Rozumiem, że to jest kontynuacja tej dyskusji o kursach związanych ze szczepieniami. Widzę, że chyba się nie wywinę i muszę Państwu jednak wyświetlić te informacje a propos szczepień, kto do czego i jak jest uprawniony. Tylko muszą Państwo sekundeczkę zaczekać, żebym mógł to wszystko już podsumowane Państwu pokazać. Przepraszam, ale chwileczkę to musi. Dobra, już zaraz będziemy to mieli wyświetlone i zaraz wszystko będzie jasne. Może ja w międzyczasie, żeby nie tracić cennych minut,
odpowiem na inne pytanie. Czy pielęgniarka może kwalifikować do szczepienia przeciwko WZW osobę dorosłą szykującą się do zabiegu? Tak. Może samodzielnie, bez kursu kwalifikować do szczepienia. Pytając o badania w kierunku DNA, krztuśca i mykoplazma pełnonej, chciałem się dowiedzieć, czy jest ono lepsze od badania przeciwciał. Tak, oczywiście, proszę Państwa. Nie ma żadnej wątpliwości, że wykrycie materiału genetycznego świadczy o chorobie. Wykrycie przeciwciał nie zawsze. Pamiętajmy, że przeciwciała mogą utrzymywać się w organizmie znacznie dłużej niż wynikałoby to z objawów chorobowych. A więc mamy pewną pułapkę. Przeciwciała nie są wyłącznym markerem, należy albo osiągnąć jakiś wysoki poziom tych przeciwciał i mamy takie ramy podane na przykład dla krztuśca, albo zobaczyć w dwóch próbkach dynamikę wzrostu, prawda? I to jest kwestia wtedy potwierdzonego zachorowania na krztusiec laboratoryjnie. Natomiast w momencie, kiedy uzyskujemy dodatni wynik badania genetycznego, że jest DNA pałeczki krztuśca, no to mamy stuprocentową laboratoryjną potwierdzenie, że jest to krztusiec. Także absolutnie wykrycie DNA potwierdza, tak jak posiew, tyle tylko, że dłużej czekamy na ten wynik, no i też wcale nie jest łatwo wyhodować pałeczkę krztuśca w warunkach naturalnych. Także to jest pewien problem związany z technologią mikrobiologiczną. Po ekspozycji, czy może kwalifikować specjalista chorób zakaźnych? Proszę Państwa, to nie jest opisane tak do końca, kto może zakwalifikować, ale klasycznie po ekspozycji szczepionka przeciwko wściekliźnie jest zwykle dostępna na SOR-ach czy izbach przyjęć, gdzie jest oddział zakaźny, gdzie specjalista zakaźnik jednak ocenia ryzyko i dopiero potem kwalifikuje do szczepienia, ale to nie jest wyraźnie w przepisach zapisane, kto kwalifikuje do szczepienia przeciwko wściekliźnie. Jeżeli to ma być lekarz, niewątpliwie to ma być lekarz, bo jest to szczepienie obowiązkowe. Ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o uprawnienia do szczepienia i kwalifikacji, to myślę, że już prezentacja się wgrała i właśnie możemy sobie teraz to wszystko razem przeczytać. Proszę Państwa, jak wygląda aktualny stan prawny organizacji szczepień? Proszę Państwa, czytamy razem. Wszystko zaczyna się od ustawy o chorobach zakaźnych, gdzie macie Państwo jasno napisane. Na razie mówimy tylko o szczepieniach zalecanych, tak, żeby była jasność, nie o szczepieniach obowiązkowych. Zalecane szczepienia, tak? Otóż proszę Państwa, szczepienia zalecane wykonywane są po badaniu kwalifikacyjnym. Czyli musi być badanie kwalifikacyjne przeprowadzone przed szczepieniem. Czy to będzie szczepienie przeciw grypie, pneumokokom, meningokokom, czy HPV, jako szczepienie zalecane, ma to być szczepienie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym. I bez tego badania kwalifikacyjnego nie można go wykonać. Oczywiście zakres tego badania to już jest zupełnie inna sprawa. Nie został ten zakres nigdzie określony przepisami sztywno, to badanie może mieć charakter ankietowy, może być to wywiad potwierdzony badaniem przedmiotowym. No, to już od Państwa zależy tak naprawdę, jaki zakres badania uznacie za niezbędny, aby wykluczyć przeciwwskazania, bo proszę na to zwrócić uwagę. Jaki jest cel tego badania? Celem badania przed szczepieniem jest wykluczenie przeciwwskazań. No więc jeśli ktoś zrobił ankietę i nie pochylił się nad pacjentem z jakimiś czynnikami ryzyka, to znaczy, że nie wykluczył przeciwwskazań, a więc źle zakwalifikował pacjenta. Więc tu proszę, aby pamiętać o tym, że zakres badania będzie wyznaczać stan pacjenta. Jeśli przychodzi osoba lat 65 z chorobą jedną czy dwoma chorobami przewlekłymi,
to należy u tej osoby poszerzyć zakres badania, wykluczając ewentualne przeciwwskazania. A jakie to są przeciwwskazania? Przede wszystkim zaostrzenie choroby przewlekłej, no bo nie gorączka, nie choroba inna, infekcyjna i tak dalej, bo na ogół taka osoba nie przychodzi na szczepienie z gorączką, prawda? Tylko taka osoba najczęściej pojawia się wtedy, kiedy na przykład ma zaostrzenie POHP albo cukrzycy. Takiej osoby nie powinniśmy szczepić danego dnia, bo może dojść do jakichś działań niepożądanych, nieoczekiwanych zjawisk medycznych. W związku z tym jeszcze raz powtórzę i czytajmy to razem. Badanie kwalifikacyjne nie jest szczepieniem, jest poprzedza szczepienie, czyli ma być wykonane przez lekarza lub felczera, ewentualnie lekarza, dentystę, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego, fizjoterapeutę, diagnostę lub farmaceutę, który uzyskał dokument potwierdzający ukończenie szkolenia. Czyli już Państwo widzą, że mamy trzy kategorie, a właściwie dwie kategorie osób, które kwalifikują do szczepienia. Lekarz lub felczer zawsze, niezależnie od tego, czy jest to dziecko, czy dorosły, a w przypadku osoby dorosłej również dentysta, pielęgniarka, położny, ratownik medyczny. Inaczej mówiąc, dopóki nie wejdą planowane zmiany, a już projekt ustawy wisi gdzieś, już nie pamiętam, chyba ma być w Sejmie głosowany niebawem, pielęgniarki uzyskają i położne uprawnienie do kwalifikacji dzieci od 9 roku życia. Jeśli się to potwierdzi, no to mamy jeszcze dodatkowy katalog, czyli będzie napisane tak: w celu przeciwwskazań do wykonania szczepienia dorosły oraz dziecko od 9 roku życia mogą kwalifikować również pielęgniarki i położne. No i oczywiście lekarze, to jest jakby i felczerzy. Natomiast fizjoterapeuta, diagnosta lub farmaceuta musi ukończyć szkolenie w CMKP w zakresie kwalifikacji do szczepień. Jeszcze raz podkreślam, kwalifikacji do szczepień. Czy to jest jasne? Wydaje się, że tak. Kwalifikacja do szczepienia zalecanego. Jeszcze raz podkreślam, a zalecanych szczepień mamy 26 różnych, prawda? Według rozporządzenia, to za chwilę też Państwu mogę pokazać. To jest ta grupa szczepień. Proszę bardzo. Zalecane szczepienia to COVID, grypa, RSV, meningokoki, pneumokoki, hemofilus, kleszczowe zapalenie mózgu, WZWB, WZWA, odra, różyczka, świnka, błonica, tężyc, krztusiec, HPV, gruźlica, cholera, dur brzuszny, wścieklizna, ostre porażenie, czyli polio, ospa wieczna, półpasiec, japońskie zapalenie mózgu, żółta gorączka, denga i mpox. Tyle szczepionek w Polsce obecnie jest zalecanych. Oczywiście za wyjątkiem tej grupy, gdzie są te szczepienia obowiązkowe, czyli dzieci. Czyli jeśli ktoś chce zakwalifikować osobę dorosłą do HPV, to może być to kto? Lekarz, felczer, dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik oraz farmaceuta, diagnosta po kursie. Tak? Farmaceuta, diagnosta po kursie. I fizjoterapeuta, tak? Fizjoterapeuta też po kursie. Czyli kurs muszą skończyć tylko trzy zawody medyczne, a pielęgniarka, położny, ratownik i lekarz, dentysta oraz lekarz i felczer nie kończą żadnego kursu. Do kwalifikacji, jeszcze raz podkreślam. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest z przeprowadzeniem szczepienia, czyli wykonaniem, podaniem go po prostu domięśniowo lub doustnie. Akurat tu chyba tylko domięśniowo, bo nie ma żadnej doustnej szczepionki, jeżeli chodzi o dorosłych. A nie, przepraszam, jest cholera i dur brzuszny, czyli też doustniej. Proszę zobaczyć. W przypadku osoby dorosłej
lekarz, dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, higienistka, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta, osoby do ukończenia 18 roku życia, tylko lekarz, pielęgniarka, położna, higienistka, szkolna, reprezentacja. Posiadający kwalifikacje, a więc posiadający albo kwalifikacje w postaci ukończonego kursu w ramach szkolenia przeddyplomowego lub podyplomowego, albo będzie to kurs w CMKP. Czyli widzą Państwo tę dwoistość. Badanie kwalifikacyjne zostało uznane za mniej wymagające wiedzy, że tak powiem, i doświadczenia. W związku z tym mamy właściwie bardzo szeroki katalog osób bez kursu, tylko na podstawie wykształcenia dyplomowego, a Boże, kto mi tu mówi, że tylko w prezentacji był COVID? Czy Państwo nie czytacie slajdów? Wszędzie jest napisane oraz COVID, a nie tylko COVID. Proszę czytać dokładnie. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ale no musimy się skupić. Mamy wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego oraz COVID. I to samo jest przy wykonaniu, prawda? Też mamy zalecane szczepienia oraz COVID. COVID jest po prostu jakby dodatkowo wymieniony ze względu na to, że były to szczepienia pandemiczne i dlatego on jest jakby odrębnie od szczepień zalecanych, ale razem traktowany. No i dobrze, teraz mamy osoba dorosła, lekarz, dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, higienistka i tak dalej po kursach lub po przeszkoleniu. Czyli inaczej mówiąc, tak jak już powiedziałem wcześniej, każda osoba, która chce wykonać szczepienie, czyli zrobić zastrzyk, musi mieć albo w szkoleniu przeddyplomowym kurs ze szczepień i tu internista, lekarz chorób zakaźnych, lekarz rodzinny i pediatra mają te szkolenia w ramach specjalizacji, więc nie muszą robić dodatkowego kursu i od chyba 3 lat w podstawie programowej studiów pielęgniarskich też są chyba 3 czy 4 szczepienia wymienione, nie wszystkie. I w związku z tym też te szczepienia, nie uprawnia to do pełnego portfolio szczepień, czyli też kurs pielęgniarki muszą zrobić. Widzicie Państwo, jak to jest bardzo skomplikowane, ale niestety kurs szczepienny być musi wtedy, kiedy nie mieliśmy w ramach kształcenia przeddyplomowego określonych szkoleń. Czy to jest logiczne? No, Państwu pozostawiam komentarz. A no właśnie, już widzę, że Państwo komentujecie, że nielogiczne. No właśnie, wydaje się, że kwalifikacja jest bardziej wymagającym procesem, bo trzeba przeanalizować historię choroby pacjenta, zastanowić się, czy są jakieś interakcje z lekami i tak dalej, prawda? Więc wydaje się, że bardziej wymagającą procedurą jest kwalifikacja do szczepienia, a nie sam zastrzyk. No ale tak mamy w tej chwili w przepisach i nie bardzo jestem w stanie z tym coś zrobić. W PSO szczepienie przeciwko żylicy znajduje się poza okresem noworodkowym szczepienia zalecanych do 15 roku życia. Tak, proszę Państwa, wtedy, kiedy uzupełniamy szczepienie przeciw gruźlicy, bo nie było podane przy urodzeniu, to właśnie do 15 roku życia robimy to i to ma sens i robimy to bezpłatnie. Tak? Czyli szczepionka powinna być podana z zasobów inspekcji sanitarnej, co nie jest wcale takie proste, bo bardzo jest mało punktów szczepień, które robią to na zasadzie właśnie nieodpłatnej. Czyli ostatnio rodzice dziecka pochodzącego za granicę nie wyrazili zgody na szczepienie, bo nie jest obowiązkowe. No jest obowiązkowe. Jest obowiązkowe do 15 roku życia, co można przeczytać w rozporządzeniu o szczepieniach obowiązkowych. Widzę, że wymagamy chyba dokładnego, proszę Państwa, jakiegoś kursu zaszczepień, bo to wszystko jest napisane w przepisach.
Tylko tyle, że właśnie tych przepisów na ogół aż tak szczegółowo nie czytamy. Proszę Państwa, to jest to rozporządzenie. O nie, przepraszam. To jest PSO. Nie. To nie jest ten dokument. Najmocniej przepraszam. Szukamy szczepienia obowiązkowe. Musimy mieć to rozporządzenie. Zaraz Państwu pokażę, na jakiej podstawie mamy. O, proszę. Tak wygląda podstawa prawna realizacji szczepień w Polsce, czyli rozporządzenie o szczepieniach obowiązkowych. I tu jest wyraźnie napisane wykaz chorób i wiek, do którego podajemy. I proszę zobaczyć, mamy tu gruźlicę i zaraz Państwo zobaczycie, do którego wieku mamy szczepić gruźlicę obowiązkowo. Proszę bardzo. Następujące grupy osób są poddawane szczepieniu przeciw gruźlicy. Proszę bardzo, dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia, prawda? Czy to jest jasne? Czy to jest jasno sformułowane, że jest to szczepienie obowiązkowe i ten obowiązek kończy się z ukończeniem 15 roku życia? A więc absolutnie nie ma tutaj najmniejszej wątpliwości, że rodzice mogą coś, że tak powiem, sobie uważać, ale przepisy są jasne. Zmiana tego rozporządzenia była wymuszona wyrokiem sądu Trybunału Konstytucyjnego, pamiętacie Państwo, który mówił o tym, że PSO, czyli ten kalendarz szczepień tak zwany, który wydajemy corocznie, nie jest podstawą prawną. Podstawą prawną musi być rozporządzenie lub ustawa, która wyznacza jasne kierunki i terminy szczepień. I dlatego to się pojawiło teraz w rozporządzeniu z października ubiegłego roku. Także jeszcze raz powtórzę, w tym rozporządzeniu mamy podstawę prawną do egzekwowania szczepień, nie PSO, nie ten kalendarz szczepień, który przed chwilą Państwu pokazywałem, tylko właśnie rozporządzenie o szczepieniach obowiązkowych, które mówi, kto, kiedy ma być i czym szczepiony. Jeszcze raz to z numerami. Pozycja 2077, Dziennik Ustaw, 29 września 2023, rozporządzenie, które weszło w życie od 1 października ubiegłego roku. Także bardzo zachęcam Państwa do lektury dokładnej tych rozporządzeń, bo potem właśnie są takie nieporozumienia, prawda, że ktoś przeczytał w kalendarzu szczepień, czyli w tym komunikacie GIS-a, że szczepienie jest zalecane, a nie obowiązkowe. No nie, wszystkie są zalecane, które są w Polsce, ale niektóre z nich są również obowiązkowe, prawda? I to jest logiczne w kontekście właśnie tych grup wiekowych. No dobrze, wracamy do Państwa komentarzy jeszcze a propos szczepień. Trochę to nielogiczne. Uważam, że osoba kwalifikująca powinna mieć większą wiedzę niż samo wykonanie szczepienia. Zgadzam się z Panią Jolantą, nie mam nic do powiedzenia. Nie wiem, czy będziemy w stanie zmienić ten przepis, bo on jest niestety niedawny. Jak Państwo widzą, 5a, 5b to weszło zupełnie niedawno. W związku z tym myślę, że ta zmiana raczej będzie szła w kierunku liberalizacji, czyli raczej 5b się zmieni, bo jest reliktem, niż 5a. Zakres kursu dla położnych uprawnia tylko do szczepienia noworodków i dzieci HPV. Brak logiki. A znowu kwalifikować dorosłych może każda położna. Tak? Tak, dokładnie tak jest. Nie HPV, tylko HBV. No ale wiemy, o co chodzi. Proszę Państwa, szczepienia u dzieci są trochę odrębnym tematem, bowiem w Polsce są w dużej mierze obowiązkowe, tak? Natomiast szczepienia zalecane u dzieci kwalifikuje lekarz, a wykonuje lekarz lub pielęgniarka położna po kursie. Nie ma tutaj odstępstwa. Nie mogą też wykonywać tych szczepień inne zawody medyczne. Czy może kwalifikować lekarz SOR? Proszę Państwa, nie ma znaczenia, gdzie kto pracuje.
tylko jakie ma kwalifikacje, prawda? Czyli lekarz SOR, jeśli nie ma specjalizacji, to niestety nie może kwalifikować. Jeśli lekarz SOR-u schodzi na SOR, na przykład lekarz chorób zakaźnych, to oczywiście, że może. Więc tu to mamy, to nie jest kwestia przypisania do oddziału, tylko kwestia, jakie kwalifikacje posiada dany pracownik. No dobrze, proszę Państwa, to chyba możemy wracać, a właściwie rozpocząć powoli nasze spotkanie, bo chciałbym jednak zrealizować nasze plany, któreśmy sobie założyli. A więc, drodzy Państwo, lekooporność w Europie, aktualna sytuacja, kierunki ograniczania lekooporności i okołooperacyjna profilaktyka. Będziemy teraz próbowali zrealizować przynajmniej część, dopóki Państwo znów nie uruchomicie dużej ilości pytań. Pojawiło się jeszcze pytanie, co z kursem? Rozumiem, że chodzi o kurs dla pielęgniarek epidemiologicznych. Proszę Państwa, w tym roku niestety wydaje się, że być może za mało promowaliśmy ten kurs, bo zgłosiło się tylko kilkanaście chętnych osób, więc przełożyliśmy na przyszły rok ten kurs. Z chęcią byśmy ten kurs zrobili, ale no niestety no, minimalna liczba osób, którą byśmy chcieli na takim kursie, jest około 30, no, żebyśmy chociaż mieli tę mikro grupę. Też lepiej się pracuje w takich 20-30-osobowych grupach niż w kilkunastoosobowych, więc będziemy ogłaszać nowy termin, nowy nabór i mam nadzieję, że wtedy Państwo się zgłoszą. No dobrze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o lekooporność, pamiętajmy, temat niezwykle ważny, bo jest to pełzająca, ale niestety epidemia, a właściwie pandemia i właściwie powolutku pcha nas w taką czeluść, gdzie banalne nawet zakażenie bakteryjne może stać się niebezpieczne, gdyż nieleczone będzie mogło się rozwinąć i spowodować poważne problemy zdrowotne. A więc pamiętajmy, bardzo ważną sprawą jest to, abyśmy w jakiś skuteczny sposób spróbowali zapobiec po pierwsze lekooporności, po drugie wymyślili nowe antybiotyki, po trzecie spowodowali, żeby te nowe antybiotyki całkowicie nie przestały być skuteczne w ciągu kilku następnych lat, bo nikt nie będzie zajmował się inwestycjami bardzo, bardzo kosztownymi w nowe leki, kiedy ich żywot będzie kilkuletni. Więc taka, myślę, będzie koncepcja, że po pierwsze oszczędzamy to, co mamy, produkujemy to, co nowe, pod bardzo ścisłym, pod bardzo ścisłą kontrolą. No i oczekujemy na nowe metody walki z zakażeniami, które będą bardziej skuteczne, w szczególności właśnie wobec tych wieloopornych drobnoustrojów, niż tylko same antybiotyki nowej generacji, bo z tym akurat mamy pewien problem. Proszę Państwa, widzę, że jeszcze jest dyskusja na temat kursu dla pielęgniarek. Ogłosimy, proszę Państwa, nabór. Zawsze nabór jest przez stronę internetową naszą SHL, więc będzie karta zgłoszenia od grudnia. Spróbujemy uruchomić nabór. No i będziemy tak długo nabierać, aż się nabierze określona liczba osób i wtedy możemy zaproponować jakąś datę, na przykład, nie wiem, kwietniową czy marcową. Myślę, że 2 do 3 miesięcy na taki kurs zbierania chętnych, jeżeli będą chętni. I już widzę też pytanie, na jaki temat. Oczywiście spróbujemy w takim razie sprecyzować zakres tematyczny, bo rzeczywiście to może być pewien magnes. Jeżeli Państwo słyszą, że tylko kurs, no to może nikt się wcale nie chce tym interesować. Będzie w takim razie precyzyjny program tego kursu również, żebyście Państwo wiedzieli, w co chcecie się zaangażować. Także bardzo dobre tutaj podpowiedzi, dziękuję za nie, bo wydaje mi się rzeczywiście, że trochę tak w ciemno, jak Państwo się decydujecie, no to nigdy nie wiadomo, co tam na tym kursie będzie. Także bardzo, bardzo dziękuję za te sugestie. Ogłosimy nabór od grudnia i to będzie kurs doszkalający dla pielęgniarek
które zajmują się nadzorem nad zakażeniami w szpitalach lub nie tylko, bo przecież mogą również brać w tym udział nie tylko pielęgniarki, ale inne zawody medyczne, które mają związek, na przykład pracownicy inspekcji sanitarnej czy laboratoria diagnostyczne, bo przecież każdy, kto jest zaangażowany w kontrolę zakażeń, może się chcieć doszkolić. Proszę Państwa, więc z punktu widzenia przyszłości antybiotyków musimy sobie też odpowiedzieć na to, że będziemy coraz trudniej leczyć zakażenia i tych osób, które będą obarczone wieloopornością, może być znacznie, znacznie więcej. Jeżeli sobie wyobrazimy, że człowiek żyje teraz średnio 80 lat prawie, no to tych możliwości kontaktu z ochroną zdrowia od powiedzmy 65, 70 roku życia jest tak dużo, że na pewnej, no można prawie być pewnym, że na jakimś etapie swojego życia osoba już z przewlekłymi chorobami skomunikuje się z jakimś patogenem wieloopornym i być może zostanie jego nosicielem, prawda, trwałym lub przejściowym. A więc to jest taka sytuacja, która może powodować, że się będziemy niestety coraz częściej musieli mierzyć z populacją osób skolonizowanych czy zakażonych opornymi drobnoustrojami. Państwo piszą, że czy 3 miesiące po nowej Modernie będzie można przyjąć nowego Pfizera? Proszę Państwa, mamy nowego Pfizera w aptekach, więc jeżeli ktoś bardzo chce, to może już to zrobić. Nie musi się szczepić po Modernie Pfizerem. Także po co przyjmować po nowej Modernie nowego Pfizera? Trochę nie widzę wskazań. To jest ten sam szczep, tak? Czyli JN1. No dobrze. Komercyjny Pfizer jest wszędzie. W każdej aptece, która zamówi, może być komercyjny Pfizer za chyba około 400 zł za ampułkę. Dla dorosłego oczywiście, nie dla dzieci. Proszę Państwa, czyli lekooporność rośnie i jest jej coraz więcej. Raporty z ostatnich lat. Tutaj pozwolę sobie szybciutko przejść, bo już kiedyś pokazywaliśmy slajdy z 2021 roku, ale nie pokazywałem jeszcze danych z ubiegłego roku i to pokazuje pewien trend. Nawet takie kraje jak Norwegia, Finlandia, które jeszcze 2 lata temu miały sytuację lepszą, jeżeli chodzi o Escherichia coli oporną na chinolony, no w tej chwili sytuację już właściwie mają taką jak większość Europy Zachodniej. Polska w tym obszarze no niestety jest jeszcze, że tak powiem, bardziej na ciemnym kolorze, czyli jesteśmy między 20 a 50%, jeśli chodzi o oporność na chinolony. Oczywiście to są szczepy z krwi. To są szczepy z 65 szpitali w Polsce, żeby też była jasność. To nie jest tak, że do tego systemu nadzoru VCDC wszystkie szpitale w Polsce dają swoje dane, więc nie można tego uogólniać, ale pokazuje to pewien wierzchołek góry lodowej, jak my to mówimy, czyli pewien wierzchołek lekooporności. Wiemy, że te kraje, które mają przynajmniej 20-30% szpitali, no mają jakąś miarodajną informację, prawda? No tu w Polsce mamy około 1000 szpitali, no jak odejmiemy jednodniówki, no to będzie tych szpitali może 800, no to 65 to nawet nie jest 10%, więc to jest trochę kłopot, prawda? Że tych szpitali w programie jest dosyć mało i to buduje pewną niepewność, tak? Niepewność co do danych, które są generowane w tym systemie. Za to jest to tylko krew, czyli tylko inwazyjne zachorowania, a więc dane bardzo wiarygodne, bardzo wiarygodne. No dobrze, proszę Państwa, to mamy
oporność na chinolony, Escherichia coli. Teraz niestety kolejny element, oporność na trzecią generację cefalosporyn, czyli tak zwane ESBL. Escherichia coli znowu troszkę może bardziej stabilna jest ta mapka, właściwie jedna, nie różni się tutaj, te dwa lata nie wpłynęły jakoś istotnie na dane epidemiologiczne, ale znowu Polska jest tutaj między 20 a 50%, prawda? Czyli znowu jesteśmy w tym kolorku ciemniejszym, chociaż jeszcze zupełnie nie najbardziej ciemnym. Patrzymy dalej, tu już Klebsiella. Klebsiella oporna na cefalosporyny trzeciej generacji, czyli Klebsiella ESBL. No tu sytuacja już jest zdecydowanie gorsza. Powyżej 50% naszych szczepów inwazyjnych wykazuje ESBL-owość. I to jest o tyle ciekawe, że zobaczcie Państwo, że w ciągu 2 lat udało się utrzymać stabilną sytuację w Skandynawii. Niemcy to nawet ograniczyli, a u nas się popsuło, czyli czy nie naprawiło, o, może tak należało powiedzieć. Czyli nie udało nam się niestety Klebsielli ograniczyć i zmniejszyć jej częstości występowania w kontekście oporności ESBL. No jeszcze bardziej niepokojąca sytuacja dotyczy Klebsielli opornej na karbapenemy, czyli to, co nazywamy, nie wiem, NDM-em, czy nazywamy OXą, czy nazywamy KPC, czyli Klebsiella oporna na karbapenemy. I znów Państwo widzą, właściwie cała Europa się w ciągu 2 lat pogorszyła. Mamy dane z Niemiec, mamy dane z południa Europy, proszę zobaczyć, tu całe południe, czyli już Rumunia, Grecja. No niestety zła sytuacja. No i Polska w tym wszystkim między 20% a do 20%, przepraszam. Czyli jeszcze teoretycznie, znaczy do 25%, przepraszam. Czyli teoretycznie jeszcze jesteśmy w jakiejś takiej grupie pośredniej, Włosi, Grecy, Portugalia, tutaj widać sytuacja jest gorsza, ale Hiszpania, proszę zobaczyć, że udało im się w ciągu tych 2 lat nieco poprawić sytuację. Oczywiście trudno jest na podstawie tak krótkiego okresu obserwacji wyciągać jakieś daleko idące wnioski, prawda, że to jest jakiś trend trwały i on już się nie zmieni. No niemniej jednak musimy na to spojrzeć tak, że Polska w tym wszystkim raczej jest liderem w tej grupie krajów, które mają więcej oporności. Pseudomonas. Tu sytuacja jest w całym regionie europejskim trudna i właściwie nie ma możliwości, nie wydaje się, żeby udało nam się tutaj osiągnąć jakieś redukcje i na razie wygląda na to, że znów południe Europy, Grecja, tu znowu Rumunia, Bułgaria, ciemne kolory, Włochy i wreszcie Acinetobacter oporny na karbapenemy. No i jak Państwo widzą, bardzo dużo ciemno-brązowego koloru i to jest pewien kłopot, bo to już znaczy, że mamy powyżej 50% opornych na karbapenemy. Czyli Acinetobacter, jeśli pojawi się we krwi lub w innym jakimś jałowym obszarze, to istnieje bardzo wysokie ryzyko, że jest to szczep wieloporny. O tyle jest to ciekawe, że Francja, Niemcy, Hiszpania jakoś skutecznie wydaje się, że dają radę, o tyle niestety ten nasz, nie wiem jak to nazwać, południowo-centralny obszar Europy ewidentnie z tym przegrywa. Jeszcze gronkowiec złocisty MRSA, czyli oporny na metycylinę. Zobaczcie Państwo, Polska, która przez wiele lat ostatnich mieliśmy poniżej
10-12%, w tej chwili niestety weszliśmy na ten wyższy poziom, jest w tej chwili około 20% gronkowców MRSA i to jest ewidentnie skutek popandemiczny, ale proszę zobaczyć, Europa, Hiszpania, Włochy, Grecja, wszędzie tutaj niestety mamy wysokie wskaźniki, także no mapa Europy w tym zakresie jest dosyć, powiem szczerze, niepokojąca, prawda? Mamy tych krajów z dużą ilością oporności, niemało, a tu jeszcze nie mamy pełnej mapy, na przykład nie są uwzględnione wyniki w Turcji, prawda? A to też jest kraj, który no, częściowo, biorąc pod uwagę też jako, nie chodzi tutaj o jakąś tam geopolitykę, tylko chodzi o po prostu no, komunikację, tak? Podróżowanie. Turcja też jest dostawcą wieloopornej mikrobiologii, tak? I wreszcie enterokokus fecjum oporny na wankomycynę. I znów Polska nie jest krajem, który możemy powiedzieć, że jest świeci przykładem. Nie jesteśmy Skandynawią czy Islandią, tylko niestety jesteśmy bardziej zbliżeni do Włoch, czy Rumunii, czy Grecji. Także sytuacja, jak Państwo widzą, lekooporności jest bardzo poważna, bardzo trudna i wcale nie zamierza się poprawić. Co na to wszystko Światowa Organizacja Zdrowia? Otóż Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała taką bardzo ważną w mojej ocenie publikację, czyli raport na temat lekooporności wydany, że tak powiem, z datą 2024. I o tyle jest to ciekawy materiał, że jest tutaj no coś w rodzaju takiego nowego rankingu bakterii wieloopornych. Tak wygląda ten ranking. On mówi tak, krytyczne patogeny to Acinetobacter baumani oporny na karbapenemy, o tym już przed chwilką Państwu też mówiłem, czyli Acinetobacter oporny na karbapenemy, Enterobacterales oporne na trzecią generację, czyli ESBL, proszę zobaczyć, że ESBL są w dalszym ciągu w rankingu. To nie jest tak, że tak jak wiele osób uważa, ESBL to już macha ręką, dobra, to już jest w ogóle nieistotna oporność. Niestety my sobie pozwalamy troszeczkę zbytnio bagatelizować ten problem ESBL. No i wreszcie Enterobacterales oporne na karbapenemy. I to jest, proszę Państwa, grupa patogenów krytycznych. Oddzielnym, i zawsze o tym mówiliśmy, oddzielną kategorię stanowi Mycobacterium tuberculosis, czyli oporne na antybiotyki, prątki, gruźlicy. I to jest ta grupa patogenów krytycznych. A więc zobaczcie Państwo, że na pierwszym miejscu jako najniebezpieczniejszy patogen jest Acinetobacter. Myśmy dotychczas lokalizowali na pierwszym miejscu jednak bardziej Klebsiellę, prawda? Clostridium. No a tutaj mamy absolutnie zmianę na tym miejscu, że tak powiem, lidera. I to nie jest przypadkowe, dlatego że WHO tę analizę wykonało w bardzo, że tak powiem, wieloczynnikowym mechanizmie, czyli tutaj nie tylko analizowano sam antybiotyk, ale analizowano bardzo wiele czynników. Po pierwsze, częstość występowania, po drugie, dostępność leków, po trzecie, rokowanie pacjenta, który przeszedł dane zakażenie, wpływ na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Proszę zobaczyć, ile tu jest kategorii i tego survey score, czyli tego wskaźnika ciężkości, a więc mortality, czyli śmiertelność, incidence, czyli częstość występowanie tego
czyli skutki zdrowotne dla populacji i tak dalej, i tak dalej, i trendy w oporności. Więc to nie jest ta mapa, którą Państwo widzieli, patogenów wieloopornych, to nie jest takie intuicyjnie zrobione, tylko po prostu jest to bardzo głęboka analiza wieloczynnikowa, pokazująca największe zagrożenia, jeżeli chodzi o lekooporność. No i teraz, po co my to robimy, po co my to pokazujemy? Pokazujemy to po to, żeby Państwo, monitorując zakażenia, zarówno w szpitalach, jak i w laboratoriach, jak i w inspekcji sanitarnej, żebyście Państwo mieli też poczucie ważności tych danych, które gromadzimy, no i przede wszystkim, żebyśmy umieli na nie reagować, prawda? To jest trochę tak, że dzisiaj Acinetobacter jest taką bakterią wskaźnikową. Co to znaczy? Jeśli masz w szpitalu epidemię Acinetobacter baumannii opornego na karbapenemy, to masz zagrożenie stopnia wysokiego, tak? To jest można powiedzieć, zagrożenie krytyczne. Jeśli masz zakażenie klebsiellą oporną na karbapenemy, to są znów zdarzenia krytyczne. Natomiast jeśli są to bakterie innego typu, prawda, to możemy powiedzieć, ok, zagrożenie jest, ale może nie krytyczne. To też musi odzwierciedlać nasze reakcje, nasze interwencje, prawda? Ostatnio miałem takie pytanie właśnie na jednym ze spotkań. No, robimy te monitoringi, no i co z tego, prawda? No niestety, w tym przypadku, kiedy pojawiłoby się zakażenie kilku pacjentów, Acinetobacter baumannii oporny na karbapenemy, powinniśmy moim zdaniem wdrożyć restrykcyjny, znaczy po prostu włączyć tryb alert, włączyć tryb epidemia, zamknąć przyjęcia do oddziału i przeprowadzić ścisłą eradykację. No niestety, tu nie ma innego wyjścia. Czy możemy w ten sam sposób postąpić wobec ESBL-i? No właśnie. No właśnie. I tu się zaczyna problem, prawda? Że WHO właściwie nie odróżnia tego Acinetobaktera od ESBL-i, czy od karbapenemu opornych enterobacterales, czyli właśnie CPE, prawda? I tu no mamy pewien problem, bo w zależności od kraju, w zależności od ilości, no to widzimy, że te patogeny mają zupełnie inną częstość występowania. No ale właśnie, to jest prawdopodobnie ta matryca, czyli ESBL-e są powszechne, może łatwiej jest je leczyć, ale ich impact na środowisko jest wielokrotnie wyższy, bo mamy tych zakażeń znacznie, znacznie więcej. To jest mapka, którą, zobaczcie Państwo, wykreślono pod względem właśnie narastania lekooporności. To ładnie bardzo wygląda, w sensie tak malowniczo, no ale o co tu chodzi, prawda? No przede wszystkim chodzi o to, o ten ranking, prawda, bakterii, które pojawiają się w tej pierwszej kategorii najbardziej niebezpiecznych, a porównanie jest z 7 lat wstecz, czyli 2017, 2020, 2024, czyli spadek lub wzrost w zależności tych priorytetów od raptem 7 lat, także to nie jest jakiś długi okres obserwacji. Tak wyglądała analiza ryzyka, czyli po mniej więcej około 10-11% na każdy z tych czynników zostało przeznaczone. No dobrze, czyli ranking najbardziej niebezpiecznych patogenów: Acinetobacter oporny na karbapenemy, czyli nasz tak zwany krab, ESBL i CPE. Na drugim poziomie niebezpieczeństwa, czyli grupa tak zwanych high risk, mamy Salmonella durowa, Shigella, oczywiście oporna na chinolony, i tak samo Shigella oporna na chinolony, Enterococcus faecium,
Pseudomonas oporny na karbapenemy, Salmonella z opornością na chinolony i Neisseria gonorrhoeae oporna na chinolony oraz na cefalosporyny i gronkowiec MRSA. Czyli ta druga kategoria to dużo patogenów pozaszpitalnych, prawda? Czyli Salmonella, Shigella to w większości patogeny pozaszpitalne, tak samo jak gonokoki czy Salmonelloza, inna niż tyfi. Natomiast to, co tutaj nas ewentualnie interesuje z patogenów szpitalnych, to MRSA, WRE i Pseudomonas. I wreszcie trzecia grupa, średnie zagrożenie, pacierkowce grupy A oporne na makrolidy, pneumokoki oporne na makrolidy, hemofilus oporny na ampicylinę i pneumokoki oporne, przepraszam, z GBS-y, czyli pacierkowce grupy B oporne na penicylinę. Także mamy trzy kategorie plus gruźlica drobnoustrojów według WHO i patrzymy, no właśnie, jakie będą interwencje po naszej stronie, jeśli chodzi o działania profilaktyczne. Te priorytety jeszcze raz ładnie tu graficznie można to na plakacie wyświetlić, żeby wszyscy widzieli, jakie to są patogeny i dlaczego. Tyle Światowa Organizacja Zdrowia. Oczywiście dokument jest znacznie szerszy, polecam go do lektury. Mówi o tym, aby jednak traktować te drobnoustroje w taki sposób bardzo właśnie w cudzysłowie zinstytucjonalizowany. No i przede wszystkim te priorytety są po to, aby producenci antybiotyków też wiedzieli, w jakim obszarze potrzebujemy najszybciej, najwięcej nowych produktów. No i mamy tutaj te kierunki antybiotykowe wyznaczane przez też WHO właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie najbardziej wspieranych czy najbardziej promowanych, może to jest lepsze słowo, kierunków rozwoju nowych antybiotyków. Odsyłam Państwa do tej szczegółowej publikacji, pozwolę sobie zamieścić link do tej publikacji na naszej stronie, bo dokumentacja jest bardzo obszerna, tu właśnie są jeszcze te bardzo szczegółowe już opisy, jak który patogen do której kategorii został zaliczony i dlaczego i w jakim regionie świata. Tyle jeżeli chodzi o lekooporność, a teraz jeśli chodzi o nowe antybiotyki. To jest też bardzo ciekawa publikacja. To jest liczba, przegląd antybiotyków, które są w fazie klinicznej i przedklinicznej na świecie, a więc antybiotyki, które są w tej chwili w pipeline, jeśli chodzi o nowe substancje. Może ja pokażę inny troszkę. W inny sposób ten. O, może to będzie łatwiejsze. Bo też nie chciałbym, żeby Państwa tutaj zamęczać takimi danymi, z których nie wynika na razie jeszcze nic więcej poza pewną kategoryzacją i poza pewną analizą no jakby znaczenia danych, które gromadzimy. Natomiast nowe leki, no to przede wszystkim nadzieja na skuteczną terapię i no jakaś tutaj trend i co możemy oczekiwać. Myślę, że Państwa też w tym zakresie interesuje. Tak wygląda aktualny
pipeline antybiotyków. W 2023 roku było 83 antybiotyki w badaniach. Więc widać ten jakiś tam wzrost, ale nie jest to jakiś wzrost, powiedzmy sobie, bardzo szeroki, porównując to z 2017 rokiem, gdzie było tych antybiotyków około 50. Po drugie, mamy oczywiście w poszczególnych klasach te leki. 20 antybiotyków na Enterobacterales, 17 na Pseudomonasa, 20 na gronkowca, zaledwie 7 w badaniach na Acinetobactera, 19 Mycobacterium tuberculosis, to jest bardzo ciekawe, 4 na pneumokoki, na CRE i trzecią generację, czyli 20, Enterococcus faecium 4, Helicobacter pylori 3 i Neisseria gonorrhoeae 1, więc no, umówmy się, że tych antybiotyków jakoś bardzo, bardzo dużo nie mamy. Jeszcze Campylobacter Shigella, to tyle. Teraz niestety tylko 13 leków uzyskało dopuszczenie, 16 zostało przerwanych, no i 99 w tej chwili różnych substancji jest w okresie developmentu. No i widać, że ten wzrost jest wyraźny, prawda? Że w ciągu tych 7 lat wyraźnie wzrosła liczba leków, które są testowane. Większość z nich jest lekami stosowanymi parenteralnie albo ma mieszaną formę, tak, bo nie są to tylko leki dożylne. Jeżeli chodzi o to, w jakim regionie świata, no najwięcej oczywiście leków testuje się w krajach rozwiniętych, to pewnie jest jasne. Tak wygląda rozkład prac nad nowymi antybiotykami, no głównie Europa, i nie dużo w Stanach Zjednoczonych, ale zobaczcie Państwo, że liderem badań jest region europejski. Najwięcej badań klinicznych toczy się tutaj, a więc no, to też pokazuje, gdzie jest to koło zamachowe, prawda, całego przemysłu farmaceutycznego, gdzie jest ten najbardziej zaawansowany research, czyli Stany Zjednoczone i Europa, tak? To są te miejsca, gdzie najwięcej dzieje się, jeśli chodzi o nowe antybiotyki. Nie będę Państwu przytaczał, też odsyłam do tej publikacji, też będzie skrót do niej na naszej stronie SHL-owej, bo ciekawy materiał, ale ma 200, prawie 50 stron, także no nie będę Państwa z całą pewnością tym materiałem teraz próbował szerzej zainteresować. Co do zasady, o nowych lekach za chwilę usłyszymy, bo mam nadzieję, że damy radę za chwilkę połączyć się z naszą bazą nagrań. I pozwolą Państwo, że zapoznamy się z prezentacją dotyczącą nowych leków, która była przedstawiona w trakcie konferencji w Starych Jabłonkach. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli technicznie dobre warunki do wysłuchania tej prezentacji. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda wszystko uruchomić.
Mam nadzieję, że no, coś mam pewien problem. No niestety jednak jakiś mamy problem techniczny. Mam nadzieję, że się zaraz uda go pokonać. Gdyby się nie udało, będziemy zaraz podejmować kolejną interwencję. No niedobrze, coś nam tutaj nie działa. No i mamy. Dobrze, proszę Państwa, udało się udział w konferencji online, także witamy też wszystkich Państwa, którzy są podłączeni. Również w zaleceniach amerykańskich, dlatego że tutaj akurat poza układem moczowym, i to wiemy od dawien dawna, mamy de facto mieć informacje o populacji danego drobnoustroja. Bo ja sobie wyobrażam taką, że żyjemy w takim idealnym świecie, że ja posiadam ogromne ilości gotówki i ja nie jesteśmy w stanie tego robić humanitarnie. Drodzy Państwo, zaczynamy. Mam nadzieję, dobrze, że już teraz się udało i będziemy w stanie raz wysłuchać prezentacji pani profesor Dzierżanowski-Fangrat ze starych jabłonek na temat wieloopornej, znaczy na temat nowych antybiotyków, które są w tej chwili dostępne w terapii. Dzień dobry, dziękuję Państwu pięknie za zaproszenie. Proszę Państwa, ja odniosę się, jeżeli się ta prezentacja pokaże, do rekomendacji, które mamy i do tego, jak w tej chwili podchodzimy do zakażeń wielolekoopornych. Dobrze. Proszę Państwa, no, znają Państwo ten slajd. Jeśli chodzi o leki, które potencjalnie są w tej chwili dostępne, to z tej listy w Polsce mamy wszystko, z wyjątkiem plazomycyny, ale jej nie ma w Polsce i nie będzie jej w Europie, dlatego że ona została wycofana z EMA. Po prostu nie ma specjalnie powodu, żeby ją stosować. Natomiast to, co się zmieniło w ostatnim roku dosłownie, no to jest to, że pojawiła się erawacyklina, która jest no, nową tetracykliną, ale bardzo podobną tak naprawdę do tygecykliny. Jedyna różnica między tymi lekami dotyczy tego, że prawdopodobnie erawacyklina daje mniej działań niepożądanych i wartości MIG dla drobnoustrojów wieloopornych są na ogół trochę niższe niż dla tygecykliny, ale poza tym wskazania ma identyczne i spektrum ma identyczne. No i to, co się zmieniło, to jest to, że mamy również cefiderokol, już nie trzeba go ściągać na import docelowy, no ale jest to lek niesamowicie drogi. No i tak wygląda spektrum aktywności tych leków. To, co być może istotne, to jest to, jak w tej chwili wygląda wrażliwość
tych najbardziej opornych patogenów na te nowe leki. No i to, co, na co chciałabym zwrócić uwagę, no to pewnie głównie MBL-e i to, co my w Polsce stosujemy od dawna, o czym Państwo wiedzą, to stosujemy połączenie ceftazydymu avibactamu z astronamem, czyli tak naprawdę avibactamu z astronamem, bo to jest to, co działa. I jeśli popatrzymy na MBL-e enterobacterales, to ta aktywność jest na poziomie, no tak się uważa, powyżej 90% szczepów jest wrażliwych na to połączenie. Natomiast jeżeli popatrzymy na cefiderokol, zupełnie nowy lek, to tutaj ta aktywność w przypadku NDM-ów no, jest szacowana na jednak no, istotnie niższą, na poziomie do 50%, a w przypadku WIM-ów około 80%. W związku z tym ten cefiderokol, mimo że jest no, nowym stosunkowo lekiem, mało stosowanym na świecie, to jednak ta aktywność nie jest jakaś taka fascynująca. To jak wygląda aktywność tych nowych leków wobec innych drobnoustrojów, które czasami są nam potrzebne, jeśli chodzi o objęcie spektrum, czyli stenotrofomonas, beztlenowce, no to jeśli chodzi o beztlenowce, no to wiemy, że tylko karbapenemy i eravacyklina mają taką aktywność, jeśli chodzi o enterokoki niewre, no to tylko imipenem z relabactamem, no bo sam imipenem ma tę aktywność, prawda, i eravacyklina, a jeśli chodzi o wre, no to tylko eravacyklina i to samo z MRSA. I teraz jeśli chodzi o wykorzystanie tych leków i leczenie zakażeń wielolekopornych, no to mamy sporo rekomendacji europejskie, amerykańskie, te amerykańskie są uaktualniane najczęściej, bo zwykle prawie co roku, no i rekomendacje polskie NPA dotyczące wyłącznie CPE. Ja szybciutko przebiegnę się po tych no, opornych drobnoustrojach i tych rekomendacjach. Więc pierwsza rzecz dotyczy ESBL-i i zakażeń poza układem moczowym i to wiemy, od dawien dawna mamy takie rekomendacje, że w zakażeniach inwazyjnych lekami z wyboru są oczywiście karbapenemu, natomiast jest możliwość stosowania leczenia sekwencyjnego, czyli takiej deeskalacji, no w określonych sytuacjach, kiedy mamy odpowiedź kliniczną, pacjent toleruje leczenie doustne i tak dalej. Natomiast te rekomendacje wzięły się między innymi z takiego badania już kilka lat temu przeprowadzonego, w którym wykazano, że po zastosowaniu meropenemu śmiertelność była niższa niż w przypadku PIPTAS dla szczepów opornych na cefalosporyny trzeciej generacji. I to troszkę nam zamieszało, bo teraz rzeczywiście prawie wszyscy stosujemy karbapenemy w leczeniu jakby pierwszego wyboru. Nawet mamy takie zalecenia nasze wewnętrzne dotyczące tego, jak antybiogramy mają wyglądać, ale prowadzi to jednak do bardzo dużego, no, można powiedzieć, stosowania karbapenemu, żeby wręcz powiedzieć nie nadużywania. I w związku z tym coraz częściej podnosi się przez no, między innymi intensywistów i ludzi od tej racjonalnej antybiotykoterapii, że jednak jeśli ktoś zastosował empirycznie PIPTAS i otrzymał odpowiedź kliniczną na to leczenie, to mimo że szczep jest szczepem SBL-o dodatnim, mówimy o zakażeniu inwazyjnym, to tę PIPTAS należy kontynuować przy potwierdzeniu lekowrażliwości jednak, z tego powodu, o którym powiedziałam. Czyli jeżeli mamy poprawę, to raczej kontynuujemy PIPTAS. Natomiast jeśli chodzi o te nowe antybiotyki, o których powiedziałam, no to one oczywiście wszystkie mają aktywność wobec szczepów SBL-o dodatnich, ale wszystkie rekomendacje mówią, że nie należy tych leków stosować w tego typu zakażeniach, bo trzeba je zostawić do zakażeń tych poważniejszych wywołanych przez szczepy oporne na karbapenemy. W związku z tym w takich sytuacjach tych nowych leków beta-laktamu z inhibitorami, ale również starych kolistyny czy fosfomycyny nie ma co wydawać na wynikach dla szczepów SBL-o dodatnich, bo tam mamy inne leki, które możemy zastosować, to znaczy no, proste karbapenem lub PIPTAS. Jeśli chodzi o zakażenia AMP-C, to również rekomendacja amerykańska, Amerykanie są bardzo konserwatywni w tych swoich zaleceniach, ale jest to pewnie istotne, mówią, że jeżeli mamy te drobnoustroje, które są typowymi producentami AMP-C, to bez względu na to, co nam wyjdzie na antybiogramie, jednak lekami z wyboru w zakażeniach inwazyjnych będzie cefepim albo karbapenem. Gdyby nawet okazało się, że mamy wrażliwość na cefalosporyny trzeciej generacji, to czy PIPTAS, to nie są leki do tego typu zakażeń. Natomiast jeśli chodzi o CPE, to w zasadzie wszystkie rekomendacje mówią od dawna, że jeśli mamy do wyboru nowe leki, czyli nowe skojarzenia beta-laktamu z inhibitorami versus stary, głównie oparte na kolistynie, to jednak lepsze są beta-laktamy. Wcześniej te rekomendacje były takie trochę, można powiedzieć, intuicyjne. Natomiast to, co istotne, to to, że w tej chwili mamy trochę przesłanek z badań różnego rodzaju, które pokazują, że jeżeli stosujemy te nowe leki beta-laktamy z inhibitorami versus terapie alternatywne oparte na kolistynie, to śmiertelność przy tych nowych lekach jest niższa. I to jest istotna przesłanka, żeby traktować te nowe leki, mimo że one są drogie, jako leki jednak z wyboru w tego typu zakażeniach. No i jak wygląda aktywność poszczególnych leków wobec różnych mechanizmów oporności na karbapenemy, no to tę tabelkę Państwo znają i
To są rekomendacje NPOA, one są dosyć zbliżone do rekomendacji tych europejskich czy amerykańskich, ale zwrócę uwagę na jedną dosyć istotną rzecz, a mianowicie taką, że jednak rekomendacje NPOA mówią, że w ciężkich zakażeniach, zakażeniach krwi albo w zakażeniach, zapalniach płuc, to te nowe leki, to dotyczy KPC, ale będzie również dotyczyło OXY-48, można stosować w leczeniu skojarzonym, że u pacjentów w stanie krytycznym jest do rozważenia leczenie skojarzone. To jest coś takiego, z czym nie do końca zgadzają się nasi koledzy z Europy Zachodniej na przykład. Uważają, że to jest pewien naddatek, bo jednak nie ma danych klinicznych, które potwierdzałyby, że konieczne jest w tego typu sytuacjach leczenie skojarzone. My trochę stosujemy to, znaczy na wyrost i tak, żeby zabezpieczyć tego pacjenta, no między innymi biorąc pod uwagę no, różne rzeczy takie, choćby jak dotyczące heteroporności, ja już nie chcę w to za bardzo wchodzić. W każdym razie chcę powiedzieć, że większość badań sugeruje, że te leki w monoterapii są ok. Jeden może miałabym zastrzeżenie dotyczące cefiderokolu, ale to za chwilę, no to jest OXA48, czyli jest dokładnie ta sama sytuacja, o której mówiłam. Oczywiście tych leków aktywnych jest mniej, bo jest tylko cetazydyma, vilaktam, cefiderokol. Właściwie to może jeszcze wrócę do jednej rzeczy tutaj. Tak, wrócę jeszcze, powiem o jednej rzeczy, bo właściwie we wszystkich postaciach, we wszystkich typach CPE, w zakażeniach wewnątrzbrzusznych również wymieniana jest erawacyklina, jak Państwo wiedzą. W naszych zaleczynach równie dobrze mogłaby to być tygecyklina. Natomiast zwracam uwagę na to, że jeśli chodzi o możliwość oznaczenia lekowrażliwości i wydania takiego wyniku, no to według UCAST dla tygecykliny mamy tylko Escherichia coli i Citrobacter coseri, dla erawacykliny tylko Escherichia coli, natomiast mamy breakpointy, czy wartości graniczne według FDA, no niektórzy się nimi posługują, jeżeli jest potrzeba zastosowania tego leku. Okej, okay, czyli o tym powiedziałam, no i zwracam uwagę na coś takiego i to jest akurat OXA48, trochę podobnie zachowująca się, jak widać, do tej Escherichii, o której mówił przed chwilą pan profesor Izdebski, bo tutaj też mamy taką sytuację, że to jest OXA48 z wrażliwością na meropenem. I w taki może się zdarzyć, nie jest to może częsta sytuacja, ale zdarzają się takie niskie wartości MIG i w takiej sytuacji jednak wydaje się, że ten meropenem nie powinien być stosowany w monoterapii na tak zwany wszelki wypadek i w związku z tym prawdopodobnie no, potrzebny jest na takim wyniku komentarz, że jest to jednak do zastosowania albo meropenem, no nie w monoterapii, czyli z amikacyną, albo być może komentarz, że ceftazydym avibactam. Zmierzam do tego, że z takiego wyniku nie jest oczywiste, co jest leczeniem preferowanym. Prawda? Preferowany będzie, tak jak powiedziałem, albo meropenem z amikacyną, albo ceftazydym avibactam, ale nie kolistyna z amikacyną z powodu śmiertelności, o której mówiłam wcześniej. W związku z tym to, jak wydajemy te wyniki i co tam piszemy, może mieć znaczenie. No i tutaj tu jest takie, tu jest MBL, czyli ta najbardziej problematyczna z naszego punktu widzenia oporność. Mamy ten cefiderokol albo ceftazydym avibactamem z astronamem i nie mam tutaj tego komentarza, natomiast to jest taki komentarz, który mnie się wydaje dosyć istotny, że cefiderokol chyba wymaga pewnej ostrożności z powodów, o których no, pokazywałam na pierwszym slajdzie tą aktywność różną wobec MBL-i, ale również wiemy, że mimo stosunkowo krótkiego stosowania tego leku istnieje bardzo wysoka heterooporność różnych drobnoustrojów i enterobacterales, a zwłaszcza pałeczek niefermentujących na ten lek, co oznacza, że my w warunkach laboratoryjnych widzimy, że ten szczep możemy widzieć, że on jest wrażliwy, natomiast populacja komórek wywołujących zakażenie jest bardzo często heteroporna i jest tam dosyć spory odsetek komórek opornych, które mogą ulegać selekcji w trakcie terapii, więc wydaje się, że ten cefiderokol no, z dużą ostrożnością monoterapii, tak bym powiedziała. No i czyli to były enterobakterale. Jeśli chodzi o Pseudomonas aeruginosa, to zwracam uwagę na to, że Państwo wiedzą, że my mamy dosyć problematyczne te wyniki według UCAS, bo dla leków, dla których mamy pełną kategorię W, czyli wrażliwy, to są raptem karbapenemy i aminoglikozydy. W związku z tym mamy dla większości WZE, ale zwracam uwagę na to, że wszystkie rekomendacje mówią, że jeśli mamy wrażliwość na leki tradycyjne typu piptas albo ceftazydym i karbapenemy, to zdecydowanie lekami z wyboru będzie ceftazydym, ewentualnie piptas, a nie karbapenemy. I tak wyraźnie mówią również rekomendacje amerykańskie, więc to WZE należy traktować jako szczep w pełni wrażliwy. Natomiast jeśli mamy taką sytuację, że szczep jest oporny na karbapenemy, wrażliwy na stare leki, no to Amerykanie mówią tak, że w takiej sytuacji stare leki, ceftazydym albo piptas w przedłużonym wlewie, w wysokich dawkach tak, ale warto powtórzyć lekowrażliwość, żeby się upewnić, czy tutaj nie ma jakiegoś przekłamania, lub też w takiej sytuacji ewentualnie do zastosowania nowe leki.
u pacjentów w ciężkim stanie, w ciężkim stanie. Natomiast to, co też warto pamiętać, kierując się wyborem antybiotyków w zakażeniach w ogóle, no różnego typu, ale między innymi tutaj, to, że jednak karbapenemy bardzo silnie selekcjonują stereotrofomonas maltophilia. W związku z tym, jak my mamy pacjenta, który ma w trakcie hospitalizacji stwierdzamy stereotrofomonas maltophilia, to jest prawie na pewno pacjent, który wcześniej dostał jakiś karbapenem, więc to też jest istotny argument, żeby nie stosować karbapenemów, jeśli tylko można zastosować lek z innej grupy, to znaczy no, choćby cefalosporynę. Czyli tak wygląda sytuacja, jeśli mamy pseudomonas oporny na karbapenemy, no to leki, jeśli mamy wrażliwość pierwszego wyboru, no to są te ceftolozan, tazobactam, cetazydym, avibactam i tam imipenem, relabactam, ale zawsze jak możemy znowu nie stosować karbapenemu, no to raczej go nie stosujemy. Natomiast lekiem alternatywnym dla szczepów MBL będzie raczej cefiderokol. I tak widzą Państwo również w zaleceniach amerykańskich, dlatego że tutaj akurat dla pseudomonas i dla MBL-i nie uzyskujemy na ogół tego synergizmu ceftazydym avibactam, znaczy avibactam i astronam. Tutaj tego efektu nie ma, w związku z tym to jest cefiderokol jest tutaj takim lekiem, który wydaje się sensowny. Natomiast jeśli mówimy o acinetobakterii, tych szczepach też bardzo oporne na karbapenemy, to trochę jest inne podejście, to zaraz pokażę, europejskie i amerykańskie. W każdym razie generalnie jedne i drugie zalecenia mówią, że najważniejszy lek to jest ampicylina z sulbactamem. Przy tym oczywiście chodzi o sulbactam w maksymalnej dawce. Z tym, że w Europie mówimy, no jeśli ten szczep jest wrażliwy. No i że w zakażeniach generalnie ciężkich to jest raczej leczenie skojarzone, czyli ampicylina z sulbactamem, jeśli jest wrażliwość i coś jeszcze, i kolistyna, czy dygacyklina, czy aminoglikozyd i tak dalej. Natomiast cefiderokol jest raczej przeciwwskazany. Takie są te rekomendacje europejskie, ponieważ no jedne z wczesnych badań, które były prowadzone dotyczące cefiderokolu w różnych ciężkich zakażeniach versus leczenie alternatywne, głównie oparte na kolistynie, w tym badaniu zaobserwowano większą śmiertelność w zakażeniach acinetobakter i stąd takie zalecenia europejskie, że ten cefiderokol to niekoniecznie. Natomiast Amerykanie mówią podobnie, to znaczy, że też ampicylina sulbactam to jest najważniejszy lek w wysokiej dawce, w maksymalnej dawce sulbactamu, ale mówią, idą jeszcze dalej, mówią bez względu na to, czy szczep jest wrażliwy, czy oporny. To znaczy, nawet jeśli mamy oporność, to ten sulbactam tam jest potrzebny po prostu w dużej dawce, no i do tego coś jeszcze. I to coś jeszcze, to jest to opcja taka, że może to być no właśnie kolistyna na przykład, czy co tam będzie jeszcze aktywnego. Natomiast cefiderokol jest dopuszczany jako leczenie no takie, kiedy nie mamy nic innego do zastosowania. No ja chcę tylko powiedzieć, że my żeśmy raz stosowali cefiderokol w zakażeniu właśnie acinetobakter u pacjenta, który wcześniej był, no to było przewlekłe zakażenie, pacjent był, ten acinetobakter początkowo był wrażliwy na różne antybiotyki, no ale oczywiście w trakcie terapii i dopóki je dostawał, to było ok, no jak się tylko odstawiało, to bakteriemia nawracała, to była kwestia tego, że miał skolonizowaną wątrobę, po prostu przeszczepiono i udało się go wyleczyć cefiderokolem, tam ten już był ostatni epizodem, już właściwie nie mieliśmy niczego, ale też nie odważyliśmy się zastosować tego cefiderokolu monoterapii, dostałam ampicylinę z sulbactamem w maksymalnej dawce i ten cefiderokol odpukać, wszystko ok. No i jeśli chodzi o stenotrofomonas, no to też taki problematyczny drobnoustrój, no to wiemy wszyscy, że lekiem podstawowym będzie jest biseptol, ale Amerykanie mówią, że to jest, że zwłaszcza te ciężkie zakażenia, one zawsze wymagają raczej leczenia skojarzonego i że do tego biseptolu, jeśli tylko mamy wrażliwość, to należy coś dodać, czyli na przykład tygecyklinę w polskich warunkach, albo właśnie cefiderokol, albo lewofloksacynę i że lewofloksacyna nie nadaje się w zasadzie do monoterapii tych zakażeń, więc ona do jako dodatek tak, ale do monoterapii raczej nie. I to jest to. Dobrze, to już nie będę mówiła o tym wyniku. No i zakażenia PDR, czyli te zakażenia wywołane przez drobnoustroje oporne na wszystko. No to jest przykład takiego naszego starego pacjenta z Ukrainy zresztą, który ma takiego właśnie acinetobaktera, to jeszcze było przed czasem cefiderokolu. Każdy, to co jest istotne, jeśli chodzi o acinetobakter, o czym warto pamiętać, to, że te szczepy robią się PDR bardzo często w trakcie terapii, co oznacza, że no po prostu podlewanie pacjenta antybiotykiem przez długi czas niestety prowadzi do selekcji oporności, więc jak tylko można eliminować ognisko zakażenia, to jest kluczowa kwestia. W przypadku pacjenta, o którym Państwu powiedziałam z tą wątrobą, to do tego doszło, on miał wyszczepioną wątrobę i przeszczepioną nową i ostatecznie w ten sposób udało się to zakażenie opanować. No w każdym razie zalecenia generalnie mówią tyle, że jeżeli mamy taki szczep oporny na wszystko, no to powinniśmy oznaczyć rzeczywiste wartości MIG dla leków, które potencjalnie mogą być stosowane w terapii i wybrać te, które mają najlepszy stosunek MIG do breakpoint. Ale w praktyce oczywiście nie zawsze mamy na to czas i bardzo często to leczenie jest takie, że stosuje się trzy leki
każdy z innej grupy albo z dwóch różnych grup, które no, potencjalnie mogłyby zadziałać. I tutaj czasami uzyskujemy efekt kliniczny w przypadku Acinetobacter, ale również innych zakażeń Enterobacterales także, który tłumaczymy również tą heteroopornością, to znaczy tym, że populacja komórek, nawet jeśli ona jest oporna i tak widzimy ją w laboratorium, no to jednak nie wszystkie komórki są jednakowo oporne i w związku z czym, jeżeli zastosujemy trzy leki z różnych grup na przykład, no to mamy szansę zahamować namnażanie tego drobnoustroju, no działając w tych miejscach, gdzie te antybiotyki mają możliwość zadziałania, czyli na te subpopulacje komórek wrażliwych, no i czasami taki efekt się uzyskuje. I jeśli chodzi o nowe leki, to czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie, to rzeczywiście, to mamy Astronam Avibactam. Tu jest taka informacja not yet approved, ale to jest nieprawda, bo on już jest zarejestrowany i on w Polsce będzie, no w maju, czerwcu powinien się pojawić. No to jest nic nowego w stosunku do tego, co znamy, tylko że zamiast ceftazydymu Avibactamu, czy jednego antybiotyku, do którego dodajemy Astronam, jest po prostu preparat gotowy, który zawiera Astronam z Avibactamem. No spektrum jest identyczne, znaczy głównie chodzi nam o MBL-e, ale jest drugi bardzo ciekawy preparat już zarejestrowany. To są dwa inhibitory połączone ze sobą, czyli sulbactam z durlobactamem, zarejestrowany wyłącznie do zakażeń do leczenia zakażeń Acinetobacter tych szczepów wielolekopornych. No i tutaj widzą Państwo aktywność tych leków. No, różnica jest taka, że ten sulbactam, durlobactam no, na MBL-e nie działa. I to są badania kliniczne, w których te leki były oceniane. No w każdym razie zmierzam do tego, że ten Astronam, Avibactam, to były zakażenia wewnątrzbrzuszne i zakażenia zapalenia płuc różnego rodzaju, tam pojedyncze bakteriemie. Skuteczność jest nie gorsza, bo te wszystkie badania są projektowane jako non-inferiority, co jest oczywiste, bo bardzo trudno zaprojektować badanie takie, żeby pokazać wyższość jakiegoś leczenia, bo to nie wiadomo, ilu pacjentów trzeba by było wtedy zrekrutować, to nie robi się już takich badań. W każdym razie to jest leczenie nie gorsze niż połączenie meropenemu z kolistyną. Natomiast jeśli chodzi o sulbactam, durlobactam w różnego rodzaju postaciach zapalnie płuc, tych Acinetobacter i kilka przypadków bakteriemi, to leczenie, też badanie non-inferiority, to jest połączenie sulbactam, durlobactam plus imipenem albo kolistyna plus imipenem, no to jest też leczenie nie gorsze niż, tak jak mówię, kolistyna z imipenemem, ale jak popatrzymy na odsetki śmiertelności czy działań niepożądanych, to zdecydowanie mniejsze w przypadku sulbactamu, durlobactamu niż w przypadku kolistyny, no co specjalnie nas nie zaskakuje. I proszę Państwa, jak wygląda mój czas, ale nie ten czas tutaj, tylko mój czas. Ale ja nie pytam o to. Mojego czasu. Tak, dobrze. Nie, ja skończę szybciej, ale okej. Bo tak, dbam o swój czas. Proszę Państwa, bo moja część nie jest diagnostyczna, ale chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to leczenie oczywiście no jest tym lepsze, im szybciej jest rozpoczęte, to znaczy mówię o leczeniu celowanym, dlatego że mamy takie badania, my Państwo wszyscy się przyzwyczailiśmy do takiego myślenia, prawda, że jak mamy pacjenta w ciężkim stanie, to trzeba szybko zacząć go leczyć odpowiednio szerokim, znaczy antybiotykiem aktywnym. I to prowadzi do tego, że my bardzo często rozpoczynamy, zwłaszcza u pacjentów z sepsą, leczenie o takim bardzo, bardzo szerokim spektrum, bo nauczyliśmy się tej złotej godziny, że trzeba szybko, skutecznie, mocno i tak dalej. Ale badania pokazują, że to leczenie takie, jeżeli leczenie jest niedostateczne, prawda, to pacjenci częściej umierają, ale okazuje się, że jak leczenie jest przestrzelone, czy jest zbyt szerokie, to pacjenci również częściej umierają. Czyli można powiedzieć i tak źle, i tak niedobrze. To, co jest istotne, to, żeby jak najszybciej to leczenie było maksymalnie dopasowane do tego, czym pacjent jest rzeczywiście zakażony, bo leczenie za szerokie no, jest równie złe jak leczenie niedostateczne. I my mamy te nowe technologie, o których już wielokrotnie była mowa, które naprawdę pewne rzeczy nam przyspieszają. Opisaliśmy tutaj, no wraz z obecną tutaj panią profesor Edytą, między innymi jak te badania wykorzystywać, ale chcę pokazać jedną rzecz, mianowicie, bo padła dzisiaj ta informacja, że mamy również te testy molekularne do krwi, które, jak mamy dodatnią butelkę krwi, możemy wykonać test molekularny, który wykrywa nam, identyfikuje ileś patogenów i również geny oporności. Ale badania również polskie pokazują, że jeżeli my wydajemy tylko i wyłącznie taki wynik,
tak zwany surowy wynik, czyli no, tak wyglądają te wyniki, to bardzo często nie następuje odpowiednia reakcja. To znaczy bardzo rzadko następuje deeskalacja. Eskalacja, jeszcze jak ktoś rozumie ten wynik, to tak, ale deeskalacja niestety nie, ponieważ ludzie się boją, bo ciągle uważają, że antybiogram jest podstawą do tego, żeby wdrożyć leczenie celowane. I to, co można zrobić, to do czego zachęcam wszystkich, którzy mają tego typu testy, to żeby takie, tego typu wyniki no nie pozostawały takie gołe, tak jak tutaj Państwo widzą, tylko żeby je opatrzyć komentarzem. My zaproponowaliśmy tam w różnych gremiach komentarze, które mogą się pojawić już na takim surowym wyniku, znaczy surowym, w wyniku testu molekularnego, w którym wykryto określony drobnoustrój i określony mechanizm oporności, jakie leki mogą zostać zastosowane w leczeniu no, empirycznym. W każdym razie są jakieś tam kombinacje, które sugerują prawdopodobne leki, no bo to jest to, o czym mówimy, chodzi o to, żeby jak najszybciej stosować to, co stosować należy u danego pacjenta. No i ja zmierzając do końca, chciałam powiedzieć tylko tyle, że wynik badania mikrobiologicznego, jaki by on nie był, czy ten cząstkowy, czy taki molekularny, czy końcowy, powinien pozwolić wybrać najlepszy sposób postępowania z pacjentem i musi być zrozumiały dla odbiorcy, czyli zawierać niezbędne informacje i zwykle czym tych informacji mniej, tym lepiej i warto uzgodnić, że tak powiem, z odbiorcą, co na tym wyniku powinno być, żeby ten odbiorca wiedział, co z tym wynikiem zrobić, to znaczy jak na jego podstawie zareagować. No i zwracam uwagę to, o czym tak szybko powiedziałam, że te drobnoustroje dzisiaj bardzo oporne, one często są heteroporne i ta heteroporność bywa niewykrywana w takich testach typowych lekowrażliwości, jeżeli ta populacja komórek opornych nie jest bardzo duża i te testy molekularne też się świetnie do tego przydają, ponieważ, nie wiem czy Edyta to potwierdzisz, ale my od czasu, kiedy robimy testy molekularne, to mamy takie poczucie, że bakteriemie mieszane są dużo częstsze niż nam się kiedyś wydawało. Kiedyś mówiliśmy, że jak jest bakteriemia polietiologiczna, to jest kazuistyka, to jest 5-10%. W tej chwili, jak mamy kilka dodatnich butelek krwi od pacjenta i się robi testy molekularne z każdej butelki albo po spulowaniu, to się okazuje, że w tych butelkach potrafią być zupełnie różne rzeczy. W jednej butelce jest Klebsiella bez SBL-a, w drugiej butelce jest Klebsiella z BL-em, w trzeciej butelce jest enterokokus, a w czwartej enterobakter. No, podobny do Klebsielli, w związku z tym każdy zmierzam do tego, że no, warto zwracać na to uwagę. W związku z tym ta heteroporność to jest taka istotna rzecz i w tym kontekście jeszcze bardzo ważna jest kontrola ogniska, ponieważ czym my mamy gorszą, jeżeli mamy duże ognisko, niezaopatrzone ognisko, to wiadomo, że ta penetracja antybiotyków jest gorsza, czas antybiotykoterapii jest dłuższy i to oznacza oczywiście potencjalnie zwiększone ryzyko selekcji oporności. W związku z tym chirurg jest bardzo często najważniejszą osobą leczącą zakażenie. I to jest tyle, co miałam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo drodzy Państwo, mam nadzieję, że było bardzo ciekawie. Słychać i widać, przynajmniej w mojej ocenie, było też chyba wszystko bardzo dobrze. Więc mam nadzieję, że Państwo sami mogą ocenić też, jaka była atmosfera i jak było miło w Jabłonkach. Zapraszamy za rok, już niecały, czyli początek października, na kolejną konferencję. Tam można i z wykładowcami pogadać i zadawać pytania i dyskutować, no bo to jest tak naprawdę solą naszych spotkań. A propos pytań, Państwo też pozadawali tutaj mnóstwo pytań na czacie w międzyczasie. Pani Magda pisze, że szkoda, że tak szybko, no ale konferencja, jak Państwo wiecie, toczy się swoim tempem i te nagrania są dostępne, będą przecież dostępne w naszym nagraniu, więc każdy z Państwa będzie mógł sobie spokojnie odtworzyć wszystkie nagrania, jak zawsze publikujemy na YouTubie SHL-owym i są dostępne też na stronie SHL. Być może teraz był jakiś krótki okres opóźnień, kiedy na stronie SHL się pojawiały nowe nagrania, ale pewnie to uzupełnimy zaraz i będzie
będzie to razem, także ten wykład będzie w naszym nagraniu, nie będzie oddzielnie, taką mamy umowę, że jakby nie upubliczniamy powszechnie wykładów, które się odbywają w czasie konferencji. To jest pewnego rodzaju nagroda dla tych, którzy na te konferencje przyjeżdżają lub też są online, bo część osób może być również online. Wracamy do Państwa pytań. Mamy pytania na temat szczepień jeszcze. Dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień mogą być chore na krztusiec. Jak często to się może zdarzyć? Proszę Państwa, to jest pytanie przede wszystkim o to, ile czasu upłynęło od ostatniej dawki. Dlatego, że jeżeli Państwo popatrzycie na taki wykres, który ja pozwolę sobie tu może przedstawić, prawda? Mamy schematycznie, tak? Tabela ze szczepieniami. Tu mamy mniej więcej siódmy tydzień życia. Tu będzie gdzieś pewnie pół roku, czyli szósty miesiąc. Tu mamy gdzieś powiedzmy osiemnasty miesiąc. To możemy powiedzieć tak. Tu robimy trzy szczepienia, prawda, podstawowe. Potem robimy czwarte wczesne, to uzupełniające, przypominające. I dopiero możemy powiedzieć, że tak naprawdę dziecko ma najbardziej efektywny okres odporności tutaj, czyli po trzech dawkach i przez następne mniej więcej cztery lata, prawda? Tu się robi potem szósty rok życia i następna dawka. Czyli znowu z punktu widzenia, gdybyśmy chcieli pokazać najlepszy okres odporności, to jest tutaj. Tu się robi powoli 14 rok życia, może powinien być 12. I znowu, prawda, ten okres, kolejna dawka przypominająca i kilka lat odporności, dobrze utrzymującej się odporności, prawda? I to jest koniec szczepień w kalendarzu. Oczywiście, jeżeli zbombardujemy tę populację w różnych momentach dużą ilością bakterii, to tak, po pierwsze może zachorować zawsze dziecko do mniej więcej 4-5 miesiąca życia, ponieważ nie ma jeszcze pełnej odporności. Najmniej zachorowań jest w tym okresie między szóstym miesiącem, a powiedzmy trzecim rokiem życia, tu będzie najmniej zachorowań, ale już od piątego roku życia może zacząć się, jeżeli jest dużo zachorowań, i potem po pięciu latach od każdej dawki, czyli znowu 11, 15 rok życia, 14 mogą pojawić się zakażenia nowe, no i potem 18+, prawda, jeżeli nie ma dawek przypominających, czyli niestety jest wiele obszarów czasowych, w których może przy dużej ekspozycji przełamać się odporność poszczepienna. Dlatego tak trudno dzisiaj jest nam opanować zachorowania, że właśnie mamy tak wiele luk, można powiedzieć, w tej odporności poszczepiennej, związanych z upływającym czasem, z tym, że się po prostu spadają przeciwciała. Także tak to wygląda. Najważniejszym czynnikiem z punktu widzenia ryzyka zachorowania jest ilość krążących bakterii w środowisku. Jeśli jest ich dużo, musimy mieć świadomość, że nowe szczepionki to są szczepionki, które nie zawierają 3000 różnych antygenów, tylko kilka, tam od 3 do 5, i niestety mogą być również mniej skuteczne w zwalczaniu tej śluzówkowej inwazji bakterii, tak? One bardziej chronią przed ciężkim zachorowaniem, a nie likwidują nosicielstwa czy krótkotrwałego nosicielstwa, czyli
Podobnie trochę jak w COVID-zie, prawda, że my nie gwarantujemy, że osoba zaszczepiona nie zachoruje, tylko ma nie zachorować ciężko, prawda, ma być uodporniona przed toksyną krzyżycową, która daje największą ilość powikłań. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o odporność przeciwko krzyżycowi opartą na szczepieniach. Po prostu musimy szczepić się regularnie. Na dodatek nie możemy dopuścić do krążenia bakterii w zbyt dużej ilości w środowisku, bo nawet może osoba mieć odporność, a zachoruje, gdyż duża ilość patogenu przełamie tę odporność po szczepieniu. Także tak to wygląda w wielu chorobach, gdzie nie mamy, gdzie ta odporność nie jest śródówkową, prawda? Czyli na błonach śluzowych nie ma dużej ilości przeciwciał w klasie IgA, które chronią przed zachorowaniem. Którą szczepionką były szczepione dzieci? Proszę Państwa, no absolutnie w tej chwili w Polsce i to już od przynajmniej 15 lat dominują szczepionki bezkomórkowe, tak? Te komórki pełne w szczepionce przeciwko krztuścowej w tej chwili przyjmuje około 20-30% populacji, czyli ta na pewno nie ma wpływu na epidemiologię tej choroby, no i to trzeba wziąć pod uwagę. Rzeczywiście uważa się, że szczepionka pełnokomórkowa ma szerszy zakres uodpornienia, ale niestety jest bardziej reaktogenna, mniej akceptowana przez społeczeństwo. No i co najważniejsze, nie jest składową szczepionek wieloskładnikowych typu 5 w 1, 6 w 1, prawda? Więc to też powoduje, że no wiele osób rezygnuje. Także trudno mówić o tym, żeby epidemia była wywołana akurat właśnie w tym, że dzieci są szczepione właśnie szczepionką bezkomórkową, bo takie były głosy, szczególnie w środowiskach zbliżonych do producentów szczepionek, ale to w moim pojęciu nie tłumaczy po pierwsze co 5 lat jednak pojawiających się zachorowań epidemicznych, a po drugie, tak jak już mówiłem wcześniej, nie tłumaczy tego nagłego wzrostu zachorowań, który widzimy w całym regionie, tak? Czyli to nie da się tym jednym czynnikiem wytłumaczyć, dlaczego tak dużo mamy zachorowań na krztusiec w całym regionie, w krajach rozwiniętych, które wcale nie przestały szczepić na jakąś masową skalę, prawda? Bo to o tym mówimy, że nie doszło do jakiegoś dramatycznego spadku liczby zaszczepionych. Możemy mówić o jakichś 2-3-4% spadkach, ale to nie są takie spadki, które by uzasadniały tak wysoką zachorowalność. Ale to też trzeba na to wziąć pod uwagę i ostatnio dyskutowaliśmy o tym też w gronie ekspertów z NISP-PZH, że myśmy wcześniej również niedoszacowywali krztuśca. W wielu przypadkach ten krztuściec był niedodiagnozowany, no i to może być efekt niestety teraz tej skumulowanej zachorowalności. Proszę zobaczyć, tak wygląda, jeszcze raz powtórzę, ten wynik monitorowania w naszym, w tych światowych statystykach. No, skok jest naprawdę bardzo duży, mimo że ostatni taki 5 lat wstecz, no to był ten poziom około 30 tysięcy zachorowań, 2015, 2014 około 6 tysięcy. No widać, że to są jakieś takie fale, no ale skala tej obecnej fali jest no wyraźnie wyższa, prawda? Tutaj potem jakby odciąć ten fragment związany z pandemią, no to tak to trochę wygląda, prawda? Jakbyśmy tego nie brali pod uwagę, czyli okresu, kiedy dzieci były izolowane, w większym czasie spędzały dużo online, prawda, i poza grupami, no to taka krzywa tendencja wzrostowa utrzymuje się już od jakichś 10 lat, prawda? A szczepienia szczepionką bezkomórkową są przecież realizowane
dłużej. Więc to jest ten element, na który moim zdaniem odpowiedź jest raczej taka. Powinniśmy jak najszerzej wdrożyć szczepienia w kolejnych grupach wiekowych, czyli przesunąć ten wiek, gdzie może być zachorowanie kolejnymi dawkami, czyli w wieku lat 18 czy 19 i potem znowu 25. We Francji na przykład mamy stały, jest wyznaczony termin kolejnych dawek przypominających, prawda? Więc to u nas w Polsce mówi się o zaleceniu, a nie wyznacza się konkretnej daty, prawda? Nie mówi się, proszę się szczepić w wieku 25, 35, 45, 55, bo to byłby jakiś taki wyraźny sygnał dla wszystkich i byłby prosty też jakiś taki prosty jakiś taki schemat potem egzekwowania, prawda, tych danych, tych wskazań do szczepień. Natomiast no niestety mamy tylko ogólne zalecenie raz na 10 lat i to może być też powodem, no, że wiele osób w ogóle o tym nie pamięta. No dobrze, jak wygląda na dziś sytuacja? Jeszcze szukałem tutaj statystyki. Niestety dane są bardzo niepełne o tym, czy chorują dzieci zaszczepione, czy nie i w jakim momencie od szczepienia, więc tu próbowałem takie statystyki gdzieś też znaleźć, ale one na tyle mają dużo dziur, w sensie, że mamy tyle danych niepewnych o tym, że dziecko było szczepione, że trudno jest na tej podstawie wyciągać wnioski. No dobrze, to zależy od wielu czynników, w tym również od sposobu odpowiedzi immunologicznej przez organizm dziecka, zgadzam się. No i są osoby też nieodpowiadające na szczepienia. Oczywiście, to tak też może wyglądać. U dzieci, u których pomimo szczepień rozwiązają zapalenie płucy, od etiologii Bordetella pertussis, są dzieci, u których pomimo szczepień może dojść do zapalenia płuc, a najczęściej chorują najciężej nastolatki. No dobrze. O, Państwo pytają tutaj o nagrania do wykładów. Tak, oczywiście, proszę Państwa, bardzo przepraszam, tutaj rzeczywiście mieliśmy jakieś techniczne opóźnienie. Rzeczywiście nagrania dla uczestników będą dostępne. Mam nadzieję, że już jeszcze przed 1 grudnia, bo udało nam się chyba już odzyskać nagrania, oczyścić je, więc chyba będziemy w stanie Państwu linki poprzesyłać do nagrań, oczywiście tym, którzy byli w Starych Jabłonkach lub też byli online. No dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jak szczepić dorosłych w wieku 80 lat, którzy nie byli szczepieni przeciwko krztuścowi? Proszę Państwa, no tu jest, WHO mówi jasno, szczepisz albo jedną dawką szczepionki trzyskładnikowej, tak? Czyli po prostu podajemy szczepienie jednorazowe, a potem już możesz, jeżeli potrzebujesz, szczepić przeciwko błonicy i tężcowi szczepionką TD, albo sam tężec, albo jeśli jest to właśnie taka osoba, która prawdopodobnie nigdy nie była szczepiona, możesz również podać 3 dawki szczepionki DTP, więc tu nie ma problemu, aby uzupełnić to szczepienie również w pełnym schemacie, przy czym uważa się, że to nie jest niezbędne. Tak? Zresztą Państwu zaraz też pokażę, jak wygląda schemat właśnie szczepienia dla osoby dorosłej, u której uzupełniamy ten kalendarz szczepień. Tak wygląda ten dokument WHO, który mówi o tym, że jeżeli mamy powyżej roku szczepienie i
jeżeli właśnie powyżej 7 roku życia będziemy szczepili, to tu głównie chodzi o to, ażeby używać szczepionki bez komórkowego krztuśca i żeby używać małej dawki błonicy, czyli właśnie szczepionkę TD albo TDPA, ale jednak żeby to była szczepionka o zmodyfikowanej tej właśnie zawartości toksoidu błonniczego, bo tu się obserwuje ewentualnie jakieś ryzyka. Jeszcze raz, proszę zobaczyć, jeżeli szczepimy osobę powyżej 7 roku życia, używamy bezkomórkowego krztuśca i ilość dawek jest uzależniona od tego, co wcześniej ta osoba przeszła, czyli tak jak mówiłem, szczepimy, jeśli jest zerowy wywiad, 3-krotnie w systemie, 2 dawki co miesiąc i 3 w odstępie 6 miesięcy, tak? 6 miesięcy odstęp między 2. a 3 dawką. Tylko szczepionce TD nie ma krztuśca. Tak jest, w TD nie ma krztuśca. TD to jest tężec i błonica. Skrót T to tężec, D błonica. Szczepionka, o której mówimy, TDP ma ten skrót, prawda? Kiedy będziemy szczepić obowiązkowo w 18 roku życia? No, pewien jest tutaj kłopot, prawda? Bo musielibyśmy zwiększyć ilość dawek o jakieś, no w tej chwili ponad 500 000, więc boję się, że to może być problem na razie z ugryzieniem tego finansowym, no na pewno nie w tym roku. Co jeszcze? 7 listopada przestałem być pozytywny na COVID, przeszedłem go lekko, kiedy zaszczepić się przeciwko COVID? Po miesiącu można byłoby już się szczepić, bo przebieg był, jak rozumiem, bardzo lekki. U osób, które ciężej chorują, jednak staramy się ten odstęp zrobić 3-miesięczny. O właśnie, żona przeszła ciężko, ile ma odczekać? 3 miesiące to jest najkrótszy termin, który proponujemy. Czy internista, to już było, jak z kwalifikacją do szczepień poekspozycyjnych, czy lekarz chorób wewnętrznych? Proszę Państwa, jeszcze raz spróbujmy otworzyć sobie PSO. I tu zaraz Państwo. Ojojoj, zaraz, nie wiem, czy to jest ta prezentacja. Tak, mamy PSO i mamy szczepienia poekspozycyjne. Profilaktyka przeciw wściekliźnie. Wytyczne dotyczą zapobiegania wściekliźnie osób mających styczność ze zwierzęciem chorym. Kwalifikacje do szczepienia przeprowadza lekarz specjalistycznej poradni chorób zakaźnych, a w przypadku szczepień profilaktycznych na zasadach ogólnych szczepień zalecanych. Czyli mamy tutaj przeprowadza lekarz specjalistycznej poradni chorób zakaźnych. No w domyśle chyba zakaźnik, no tak mi się wydaje. Ale jest to sformułowanie rzeczywiście nieszczęśliwe. I przeoczyliśmy to. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że słowo lekarz specjalistycznej poradni chorób zakaźnych brzmi nie dzisiejszo. Więc tu powinien być po prostu lekarz specjalista, a nie lekarz specjalistycznej poradni, bo to w ogóle nie występuje, prawda? W szpitalu specjalistyczna poradnia. To jest, że tak powiem, skucha. Musimy to przy następnej nowelizacji poprawić. Czy lekarz bez specjalizacji może kwalifikować do szczepień? Proszę Państwa, no już to mówiłem. Lekarz bez specjalizacji może kwalifikować do szczepień. Jeszcze raz to powtórzę cierpliwie, że to jest zapisane w ustawie w punkcie
5A. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, które może w każdym wypadku osoby dorosłej czy dziecka przeprowadzić lekarz lub felczer. A więc badanie kwalifikacyjne każdy lekarz i u dziecka, i u dorosłego. Natomiast wykonanie szczepienia, czyli przeprowadzenie szczepienia, musi być zrealizowane przez lekarza, który będzie miał już tutaj te uprawnienia, o których mówi rozporządzenie, czyli właśnie albo specjalizacja, albo kurs. Mamy jeszcze pytanie. Zaszczepiłam się przeciwko COVID zupełnie przez przypadek tydzień temu w aptece. No trudno być zaszczepionym przez przypadek, ale okej. Okay. Informacje o prowadzeniu szczepień w aptece. Udało się bez wcześniejszego zapisu. Po szczepieniu objawy, jak to po pierwszej szczepionce, ale lżejsze. No, zgadza się. Szczepionka jest przecież mRNA, więc no i to jeszcze Moderna, która przecież pamiętacie Państwo, że ma większą zawartość antygenu, więc reakcje mogą być bardziej burzliwe niż po Novavaxie, to na pewno. 7 listopada, a to już było, pozdrawiamy pana Artura. Jak obecnie wygląda sprawa szczepień u osób dorosłych przeciwko HBV? Mówiliśmy o tym. Wszystkie osoby, które się szczepią przeciwko HBV w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, mają szczepienie nieodpłatne. To akurat reguluje, to pokaże w PSO oczywiście, ale kalendarz szczepień obowiązkowych u osób tak zwanych narażonych, tak? Czyli wirusowe zapalenie wątroby typu B wykonujemy u osób. Już tu zaraz Państwu to pokażę. Szczepienia przeciwko WZWB obowiązkowe. Uczniowie szkół medycznych lub innych obowiązujących kształcenie związane z wykonywaniem zawodu medycznego, nauk o zdrowiu, którzy nie byli szczepieni wcześniej, studenci uczelni prowadzących kształcenie, osoby szczególnie narażone i tak dalej, wykonujące zawód medyczny narażony zakażeniem, które nie były szczepione wcześniej. Tak, tu mamy ten punkt, o który pewnie pyta pani, czyli szczepienie jest darmowe, powinniśmy je zrealizować albo w punkcie szczepień swojego lekarza rodzinnego, który ma w zakresie, że tak powiem, taką funkcjonalność jak profilaktyka zdrowotna lub w innym punkcie szczepień, ale publicznym, bo wtedy nie zapłacimy za to szczepienie. Proszę odpowiedzieć na pytanie dotyczące seniorów przeciwko uszczypcowi. No szczepić, absolutnie. Każdy senior ma wskazania do szczepienia przeciwko uszczypcowi, jak najbardziej, raz na 10 lat, niezależnie od tego. Czy to prawda, że w NFZ można się zaszczepić na HPV za 50% ceny? No nie wiem tak do końca, o co chodzi. Mamy szczepionkę Cervarix za darmo na listę leków 18+. I to jest, z tego co mi się wydaje, refundacja 100% dla dzieci i młodzieży. Natomiast jeżeli chodzi o 50% refundację takowej, dwuwalentna szczepionka obejmuje we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli do ukończenia, przepraszam, jeszcze raz. Tak jest. Szczepionka dwuwalentna Cervarix posiada 50% refundacji we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli mamy dla osób powyżej 18 roku życia 50% refundację, no a jeżeli jest to do 18 roku życia, to szczepionka dwuwalentna jest darmowa. Podkreślam, mówimy cały czas o szczepionce dwuwalentnej Cervarix, a nie o szczepionce dziewięciowalentnej, czyli Gardasil 9.
Czy u dzieci młodzieży szczepionych zgodnie z kalendarzem wykonywać badania w kierunku chrzciuścia? Bardzo, bardzo ważne pytanie, dobre pytanie, ponieważ mamy tu pewien kłopot. Dzieci szczepione inaczej chorują na chrzciusiec i przeciwciała nie są absolutnie wyznacznikiem, bo one mogą mieć przeciwciała poszczepienne, a więc tutaj głównym składnikiem ewentualnych decyzji będzie przeciwciało w klasie IgA, bo ono się po szczepieniu, nawet jeśli wytwarza to w małych ilościach, lub znaczący, naprawdę znaczący wzrost poziomu przeciwciał. O właśnie, tu bardzo też ciekawa, proszę Państwa, informacja. Wczoraj usłyszałem od ratownika medycznego, że Hexacimia zawiera ołów i on odmówił szczepienia swojego dziecka tą szczepionką, bo w Niemczech jest wycofywana i wciskana rodzicom polskim. Brawo, fake news, kompletna bzdura, no ale musimy o tym mówić, musimy takie rzeczy nagłaśniać oraz dementować. Nie ma żadnych wycofań z Niemiec, żadnych szczepionek, jeżeli chodzi o zawartość ołowiu, to są wyssane z palca informacje. Nie ma tutaj żadnych tego rodzaju działań i niczego nie wykryto. Natomiast oczywiście rtęć, ołów, co tam jeszcze, grafen, no o to są oskarżane szczepionki, że zawierają najrozmaitsze paskudstwa, co jak wiemy jest dezinformacją i nie należy absolutnie takim dezinformacjom ulegać. A co do chrztuśca u seniorów, lepiej TDAP czy Boostrix? Proszę Państwa, to jest dokładnie to samo. TDAP to jest dokładnie Boostrix albo Adacel. Mamy trzy szczepionki, Triaxis, Adacel i Boostrix. Wszystkie trzy są o równej skuteczności. Czy podanie szczepionki przeciwko WZW całym schematem 0,6 pozostawia odporność na 30 lat lub dłużej? Tak, proszę Państwa, aczkolwiek jest to indywidualne. Nie ma możliwości stwierdzenia, czy będziemy mieli 30-letnią odporność bez zbadania jednak chociaż raz przeciwciał i wykrycia, czy jest ich dużo, czy też mało. Tak? Dlatego, że no, każdy z nas trochę inaczej reaguje na szczepienia i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie to 100%, czy też nie. Czy osoby uczestniczące online w konferencji otrzymają certyfikat? To bardzo dziwne, że jeszcze Państwo nie otrzymali. Więc poprosimy o sygnał na adres biuro, żebyśmy uzupełnili, bo absolutnie certyfikat się należy. Czy pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej sekcji higieny podczas kontroli w szpitalu może wchodzić do sal chorych niezależnie od stanu zdrowia, wieku i obciążeń klinicznych? Państwa, no ja nie rozumiem trochę, jeżeli pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej ma za zadanie skontrolować jakiś obszar, no to musi się zabezpieczyć w odpowiedni sposób i wchodzi do tego obszaru, prawda? No, nie. Osoba, która przeprowadza kontrolę, podlega takim samym rygorom jak każdy inny. Jeżeli wchodzi do izolatki, to ma mieć fartuch, rękawiczki i maskę. No tu nie powinno być absolutnie żadnych odstępstw. Nie ma świętych krów. Każdy tak samo jest traktowany, dlatego że wchodzi w strefę pacjenta, prawda? Nie musi dotykać pacjenta, żeby być właściwie ubranym, szczególnie jeżeli chodzi o fartuch ochronny i ewentualnie maseczkę, jeżeli to jest choroba przenoszona drogą kropelkową. Także na pewno fartuch, co do rękawiczek można się zastanowić, jeżeli nie dotyka niczego, no ale wyobrażam sobie, że pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej jednak czegoś dotyka w trakcie kontroli w salach chorych. Choć oczywiście należy to bardzo podkreślić, że kontrola inspekcji sanitarnej, w zależności od oczywiście czego dotyczy, powinna przebiegać w taki sposób, aby nie zakłócać procesu leczenia czy opieki nad pacjentami. A więc no, czy rzeczywiście konieczne jest wchodzenie na salę, czy wystarczy zajrzeć do sali, ocenić jak ona wygląda, czy ocenić, nie wiem, to co tam jest przedmiotem kontroli. Można to zrobić po prostu uchylając drzwi i zaglądając, ale oczywiście pamiętajmy, że jeśli to jest izolatka, to obowiązuje nas strój ochronny.
Co z paznokciami, pierścionkami kontrolujących izolatki? No, proszę Państwa, mimo wszystko, znaczy ja nie popieram, ale jeżeli mielibyśmy tak już zupełnie rozgraniczyć, to jednak no, osoba kontrolująca nie sprawuje opieki nad pacjentem. W związku z tym, no, jakby już wymagania od niej zasady nic poniżej łokcia jest moim zdaniem trochę nadużyciem. Oczywiście higiena rąk tak, oczywiście świadomość, że paznokcie i pierścionki no, nie powinny być w obszarze medycznym stosowane, byłoby najlepiej, gdyby na kontrolę taka osoba jednak przychodziła z rękami pozbawionymi tych elementów, no bo nawet po prostu przy dotyku mogą być jakieś skażenia i potem ta dezynfekcja jest nieskuteczna. Natomiast no, wymaganie nic poniżej łokcia no jest takim trochę działaniem, może bym powiedział, zbyt wysokim wymaganiem, bo nie jest to sprawowanie opieki nad pacjentem. To jest oczywiście wejście w strefę, można założyć rękawiczki, żeby nie było problemu, ale zdecydowanie wolałbym, żeby personel kontrolujący też dawał przykład, prawda? Żeby osoby, które idą na kontrolę do szpitala, nie świeciły jednak biżuterią, bo one będą zachęcać do tego samego personel kontrolowany, więc to nie byłoby działanie w moim pojęciu z punktu widzenia kontrolerskiego właściwe. To jest moje zdanie, ale oczywiście w tym zakresie rekomendacji ja przynajmniej nie znam, nie słyszałem, zainteresuję się tym tematem. Dziękuję za taką podpowiedź, bo tu nie chodzi o żadną, prawda, konkurencję, kto ma większą biżuterię w szpitalu, tylko raczej chodzi właśnie o ten dress code. Dress code powinien być jednoznaczny. Każdy, kto wnika głębiej w strukturę szpitala, wchodzi na oddziały, wchodzi na teren, gdzie są pacjenci, powinien przestrzegać pewnego dress code'u. No można by to przecież, prawda, paradoksalnie powiedzieć, ktoś wchodzi na kontrolę na blok operacyjny i co? Wchodzi w garniturze bez fartucha, bo jest kontrolerem, a nie jest pielęgniarką czy lekarzem. No nie. Przestrzegamy dress code'u wymaganego w danym obszarze i uważam, że to powinna być praktyka powszechna. Także zainteresuję się tym, proszę Państwa, bo temat jest niebanalny. Też tak uważam, jak Państwo, że wizytator powinien być raczej przykładem dla wizytowanych czy kontrolowanych, a nie antyprzykładem. Przepraszam za pomyłkę w pytaniu, czy opłaca się zacząć dziewięciowalentną w razie co kontynuować dwuwalentną? Znaczy, nie wiem po co. Proszę Państwa, przede wszystkim pamiętajmy, że już jedna dawka dla dziecka do 15 roku życia jest już bardzo ważnym elementem. W niektórych krajach wiecie Państwo, że na tym się kończy szczepienie. A więc już to jedna dawka. Można czekać rok. No nie wierzę, żeby nie można było drugiej dawki po roku kupić za te same pieniądze. Więc warto, myślę, jednak kontynuować tą samą szczepionką, a nie zmieniać w trakcie. Jeśli przewodniczący zespołu wnosi wymalowane długie paznokcie, to czy to jest bardziej szkodliwe? No, przewodniczący zespołu kontroli zakażeń jest, jak rozumiem, lekarzem, lekarką pewnie, skoro ma długie paznokcie, to raczej pewnie kobieta. Jakby nie patrzeć, pracownik sanepidu jest urzędnikiem, to nie jest do końca prawda. W momencie, kiedy wchodzi na teren szpitala i wchodzi na teren zastrzeżony dla pacjentów, to staje się w tym momencie trochę elementem personelu medycznego, tak? Pamiętajmy, że jednak inspekcja sanitarna, powiatowe stacje i wojewódzkie mają status ZOZ-ów, czyli personel medyczny, który tam pracuje, nie tylko wykonuje czynności urzędnicze, ale również właśnie kontrolne, właśnie również czynności związane, no nie są to świadczenia zdrowotne, ale są to świadczenia, znaczy jest to obcowanie ze środowiskiem pacjenta, więc no nie chciałbym tutaj być brutalny, ale przecież nie wiem, są dodatkowe jakieś wynagrodzenia za szkodliwe warunki i tak dalej, więc tutaj też trzeba oddać sprawiedliwość, że ktoś, kto wchodzi do szpitala, musi mieć świadomość, że wchodzi do szpitala, a nie do restauracji. Aby dezynfekcja była skuteczna, nie można nosić paznokci i pierścionków. Tak, zgadzam się.
i w związku z tym ja, wchodząc na kontrolę, zdjąłbym pierścionki i nie malowałbym paznokci, idąc na kontrolę do szpitala, która będzie dotyczyć wejścia na salę, bo jeśli kontrola polega na analizie, nie wiem, dokumentacji czy ocenie architektury, wyposażenia i tak dalej, gdzie nie ma pacjentów, no to już trochę inna sytuacja, prawda? Bardzo to ładnie wszystko brzmi i jest napisane o szczepieniach. Dobrze. Proszę Państwa, nie widzę chyba więcej pytań. Wchodząc na oddział, inspekcja dezynfekuje ręce, zakłada środki ochronne. Idąc tym tropem, odwiedzający pacjentów też nie powinni mieć malowanych paznokci. No oni nie wykonują pracy, proszę Państwa. Znaczy, oczywiście wiadomo, że ta dezynfekcja będzie mniej skuteczna, mając na rękach te wszystkie elementy. No, odwiedzających też powinniśmy o tym informować. Natomiast czym innym jest przyjście jako osoba odwiedzająca, a czym innym jest jednak profesjonalizm osoby, która jest zatrudniona w placówce odpowiedzialnej za kontrolę państwową. Ja bym sobie nie życzył, żeby pracownik inspekcji sanitarnej wchodził do oddziału wymalowany i w biżuterii. To nie zachęca też personelu kontrolowanego, jeszcze raz powtórzę, mamy też być pewnego rodzaju przykładem, wyznacznikiem standardów. Czy jako dawcy krwi mamy... uprawnienia do trzywalentnej szczepionki przeciwko HPV, czy, przepraszam, bo nie bardzo rozumiem. Nie znam uprawnień, przepraszam, ale nie wiem, czy dawca krwi ma uprawnienie do szczepionki HPV, tym bardziej, że nie ma trzywalentnej, jest dwu albo dziewięcio. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Czy obserwuję więcej zapaleń nerwu twarzowego? Tak, proszę Państwa, i niestety najczęściej jest to COVID. Rzeczywiście widzimy w tej chwili jakąś taką postać COVID-u z porażeniami nerwu twarzowego. Jesienią zawsze jest więcej, bo to i grypa może dać, i RSV, ale rzeczywiście jest tych przypadków więcej. I tutaj też wirus herpes ma swój udział w tym. Także różne wirusy mogą powodować, no ale tak jak mówię, dołączył jeszcze COVID, którego było bardzo dużo i widziałem rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy mieliśmy falę COVID-u, znacznie więcej pacjentów i to młodych pacjentów z opadającym kącikiem ust. Także no i też może oczywiście być to półpasiec czy EBV. No tu wymagana jest po prostu pełna diagnostyka. Dobrze. Proszę Państwa, zasada w wakcynologii jest taka, że szczepimy szczepionką albo tą samą, a jak jej nie ma, to o najbardziej zbliżonym składzie, więc tu też warto o tym pamiętać. Ta zasada w wakcynologii jest już bardzo, bardzo zmiękczona, dlatego że wykazano, iż szczepionki różnych producentów mają bardzo zbliżony skład i tak jak WZW, hemofilus, pneumokoki, można absolutnie zastępować szczepionki. Raczej mamy więcej zgody niż niezgody na wymianę szczepionek. Na przykład nie powinno się zmieniać szczepionki przeciwko rotawirusom, bo są zupełnie inaczej skonstruowane. No dobrze. Proszę Państwa, wydaje się, że chyba wyczerpaliśmy wszystkie pytania bieżące, więc ja wracam jeszcze do prezentacji, którą przerwałem. Chociaż znowu się zrobiło bardzo późno. To jest jakiś naprawdę dramat z tym uciekającym czasem. Ja się po prostu nie wyrabiam, a mimo to, że jestem dzisiaj znowu w pojedynkę, nie mamy tutaj żadnych dystraktorów. Proszę Państwa, szybciutko jeszcze ogniska epidemiczne w Polsce, bo tego chyba jeszcze nie pokazywałem, a może
zapomniałem, ale nie będę tego długo pokazywał. W każdym razie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zakażenia w ogniskach epidemicznych w ubiegłym roku, mamy Clostridioides, choć jest pewna tendencja zmniejszająca się. Na drugim miejscu niestety ogniska patogenów opornych na karbapenemy i tu trudno mówić o jakimkolwiek zmniejszeniu liczby ognisk, około 160 w zeszłym roku Klebsiella oporne na karbapenemy i Acinetobacter. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, bardzo, bardzo niepokojące zjawisko rosnącej liczby zachorowań właśnie na Acinetobactera i dane z rocznych raportów szpitali polskich za ubiegły rok w porównaniu z poprzednimi 6 latami. Tu mają Państwo częstość na 100 tysięcy hospitalizacji Klebsiella SBL, około 2 pacjentów, 3 na 100 tysięcy hospitalizacji. To mówimy o badaniach nienosicielstwa, tylko o badaniach z materiałów istotnych klinicznie. Clostridioides 3 do prawie 4 nawet. W ostatnim roku spadek. Escherichia coli SBL, no oczywiście rzadziej, ale podobnie jak Klebsiella. Niestety rosnący Acinetobacter. MRSA około 1 na 1000 hospitalizacji, WRE podobnie i Klebsiella CPE na razie jeszcze wciąż poniżej 1, ale czyli około pół przypadku, że tak powiem, na 1000, czyli jest to jeszcze zjawisko rzadsze, choć trzeba o tym pamiętać, że też ten element rośnie i jak popatrzymy na krzywą, no to niestety ona progresuje. Tak wygląda sytuacja w polskich szpitalach, a zatem wciąż aktualne zalecenia badań przesiewowych, izolacji i monitorowania. No i w tej chwili trzeba sobie powiedzieć, że te 3 patogeny, czyli Acinetobacter, CPE i Clostridioides, no to są te 3 elementy, które musimy absolutnie jako priorytety izolacji uwzględnić. Tyle proszę Państwa, jeżeli chodzi o dzisiejsze prezentacje, ponieważ się zrobiło za 20:10, nie chciałbym po łebkach działać, biorąc pod uwagę prezentację o profilaktyce, więc chyba znowu nam spadnie. Nie widzę więcej w tej chwili pytań od Państwa, ale widzę, że już jest pewna redukcja osób. Państwo piszą, że są czterowalentne. Nie ma, proszę Państwa, czterowalentnej szczepionki. Ja nie wiem, co Państwo czytacie. Może jakieś przestarzałe wydruki. Nie ma już szczepionki Silgard. Nie ma. Nie ma szczepionki Silgard, czyli czterowalentnej. Nie ma. Nie ma tej szczepionki w ogóle w obrocie. Jest tylko szczepionka dwuwalentna Cervarix i dziewięciowalentna Gardasil. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Nie ma Silgardu. On może jest na jakichś tabelkach jeszcze gdzieś, prawda, wykazany, że gdzieś tam można go, znaczy, że był zarejestrowany, ale nie ma go już absolutnie w obrocie. No dobrze. Biały personel nie może mieć długich paznokci i biżuterii. Tak, tak jest, wszystko się zgadza. Jestem osobą kontrolującą. No, ale nie chce mi się to wyświetlić. Jeśli Państwo chcieliby, żeby Wasze wpisy były widoczne, to muszą Państwo, tak jak mówiłem, kończyć je znakiem zapytania, bo nie każda wiadomość się chce. Dobrze, przeczytam. Jestem osobą kontrolującą, stosuję się do tego, co wymagam. Do kontroli staram się jednak na salach, w gabinetach niczego nie dotykać. Jeśli muszę ocenić na przykład daty ważności, to proszę personel o pokazanie poszczególnych wyrobów. Okej, ale tak popatrzmy na to zdroworozsądkowo. No, czy dobrze wygląda pracownik inspekcji sanitarnej, który
z 6 pierścionkami, z bransoletką i wymalowanymi czerwonymi paznokciami przyjdzie na kontrolę. No, zastanówmy się, czy tak powinien wyglądać pracownik inspekcji sanitarnej wchodząc na kontrolę. Mnie się to akurat wydaje, ale może mam jakieś skrzywienie też zawodowe w tym zakresie, ale mnie się to wydaje jednak nieadekwatne do funkcji, którą mamy zrealizować. Tak samo bym podszedł zresztą do kontroli, nie wiem, w podmiocie, który wytwarza żywność. Też bym był z pewną rezerwą do takiego podmiotu kontrolującego. Tak sobie to wyobrażam. Nie chodzi o to teraz, żeby skrobać lakier przed wejściem, ale no jednak pewien dress code powinniśmy w moim pojęciu przestrzegać. Czy jako GIS możemy nakazać ubiór dla kontrolerów? Panie Jakubie, bardzo proszę nie prowokować mnie tutaj do żadnych zwierzeń. Jestem pielęgniarką epidemiologiczną, też w czasie kontroli nie dotykam zestawów sterylnych, a mimo to stosuję zasady nic poniżej łokcia. Oczywiście, ja też jestem zdania, że powinniśmy, tak jak powiedziałem, dress code przestrzegać, dress kodu szpitalnego, żeby nie było niepotrzebnych później komentarzy i jakichś niepokojących obserwacji. Drodzy Państwo, ponieważ jest godzina 21:43, zbliżamy się już, nie chciałbym przedłużać dzisiaj tego spotkania. Jesteśmy, jeszcze raz chcę powiedzieć, w tygodniu wiedzy o antybiotykooporności. Pamiętajmy, że ta higiena rąk to jest jeden z elementów, w wyniku którego albo przenosimy, albo nie patogeny. I pamiętajmy o tym, że tak prosta czynność, jaką jest higiena rąk, może w dużej mierze, przynajmniej w terenie, na terenie szpitala, bardzo mocno zmniejszyć to ryzyko przenoszenia flory patogennej. Mamy jeszcze podsumowanie pana doktora. Bardzo się cieszę, tylko muszę je wyświetlić. Kalendarz szczepień nie obowiązuje tak, jakby on był jakiś błazeński. On nas jedynie nieco motywuje, podobnie jak kalendarz małżeński. 3 grupy mikrobów inteligentnych mających system obronności złoty w obronie przed biotykami pojętnych tak niczym zachodnie patrioty. Szczepy CPE to mini aktorzy grający swoje role usilnie jako znani nam dobrze lokatorzy w ludzkim flaczkowym biofilmie. I proszę Państwa, jeszcze druga część chyba za chwilę nadejdzie, mam nadzieję. I mamy też część drugą. Ołów jest znany nam z dużej wagi, a zatem szczególnie przed zimą, obawiając się dużej nadwagi, ludziska boją się szczepić heksimą. Zaczyna się problem olbrzymi w szpitalach pośród mikrodrani. Króluje dzisiaj nad innymi acinetobakter baumani. Guru dzisiaj demonstrował, tylko on wie komu, fejsem swoim eksponował wysoki poziom testosteronu. No cóż, dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zdrowie dla Pana Zygmunta. My jak zawsze w gotowości i mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór był też dla Państwa ciekawy z racji nowych wiadomości. Mam nadzieję, że ten czas Państwo doceniają i spotykamy się za 2 tygodnie, a więc to będzie 6 grudnia. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie i już zapowiadam, najprawdopodobniej będziemy mieli temat również z udziałem gościa na gruźlicy, ale poczekamy, zobaczymy. 6 grudnia spotykamy się ponownie, a dzisiaj dziękuję Państwu bardzo, dobrej nocy, spokojnego weekendu, do widzenia.